Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 158. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii i wielu innych. Uprzedzam, że to będzie krótki wstęp, dlatego że oficjalnie pobiłyśmy z Asią rekord. Ten odcinek trwa 2 godziny i jest to kontynuacja tematu Human Design. To jest w ogóle odcinek, który ukazał się parę tygodni temu i to, jak ciepło został przyjęty, absolutnie powaliło nas na kolana. Jest to temat mocno niszowy, trochę nawet kontrowersyjny, ale tak jak mówiłam Wam poprzednio, odkrycie Human Design naprawdę zmieniło moje życie i wiem od Was, że osoby, które przesłuchały tego odcinka, które sprawdziły sobie swój graf, potwierdzają, że to się sprawdza. Także nie będę przedłużać, rozmawiamy przede wszystkim o profilach. Jest ich 12 w Human Design. One mówią o tym, jaka jest nasza osobowość, też jakie jest nasze jakby powołanie, czy też ścieżka życiowa. Także omówimy każdy z nich. Będzie super, jeżeli sobie przygotujecie swój graf. Na dowolnej stronie akurat ja korzystam z My Human Design, bo bardzo lubię Jenny Zoe, która tę platformę prowadzi. Część tej rozmowy to będzie Q&A, ponieważ na moim Instagramie jakiś czas temu poprosiłam Was o pytania do Asi w kontekście Human Design, także polecam Wam obserwować mnie, Karolina Sobańska, na Instagramie, bo dzięki temu będziecie mogli brać czynny udział w tworzeniu podcastu, także będą pytania o to, jak mieć więcej energii, co jeżeli jesteśmy jednym typem, a zachowujemy się jak drugi, czy nasz graf może nie wyjść i czy nasza godzina urodzenia bardzo dużo zmienia. Także pytania się powtarzały i ja wybrałam te, moim zdaniem, najpowszechniejsze i najciekawsze. Przedstawię Wam jeszcze Asię, choć zakładam, że wszyscy ją znacie, bo była w podcaście nieraz gościnią. Asia Łożyńska jest nauczycielką nowoczesnej duchowości, specjalizuje się właśnie w Human Design, w prawie przyciągania, w metodzie opukiwania i jest po prostu fantastyczna. Prywatnie jest moją serdeczną przyjaciółką. Także wierzę, że jeszcze wiele odcinków przed nami. Zanim Was zostawię z naszą bardzo, bardzo, bardzo długą rozmową, przypomnę tylko, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zaglądajcie do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep i tam znajdziecie różne produkty elektroniczne, różne e-booki, które napisałam i są one związane oczywiście ze zdrowym stylem życia i też co miesiąc przekazuję 10% zysków innej fundacji i w sierpniu jest to Dajemy Dzieciom Siłę, także macie ostatnią chwilę, żeby jeszcze wesprzeć tę fundację poprzez zakupy w moim sklepie w sierpniu. Jeśli słuchacie podcastu, to koniecznie udostępniajcie Karolina Sobańska na Instagramie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy o Human Design z Asią Łożyńską. Cześć Asiu. Cześć. Po raz kolejny jest mi bardzo, bardzo miło gościć Cię w podcaście. Mam wrażenie, że w ogóle idziemy na jakiś rekord, bo to jest chyba 5. wspólny odcinek, ale szczególnie się cieszę, bo kontynuacja tematu Human Design jest nie tylko naszą inicjatywą i zajawką, ale odbiór poprzedniego odcinka po prostu był tak ciepły. Tak wiele osób prosiło o więcej, że oto jesteśmy. Ale powiem Ci, że ja byłam zaskoczona tą reakcją, dlatego że Human Design jest dla mnie tak ezo, mimo wszystko, jak mój umysł na to patrzy, to mam takie, no kurczę, to jest ezo. Ale jak mam doświadczenie z rozmowami z różnymi ludźmi, którzy byli u mnie na odczycie, i bliscy, znajomi, rodzina, ale też klienci, i widzę, jak to się bardzo sprawdza w rzeczywistości, jak to, co widzimy w tym odczycie Human Design, ma przełożenie na stan faktyczny. I jeszcze jakby rzecz, która totalnie mnie rozłożyła na łopatki i dodatkowo mi potwierdziła, że Human Design rzeczywiście, że te treści faktycznie przeukładają się na stan faktyczny życia, energii danej osoby, to jest to, że te osoby, którym robiłam odczyt, które wcześniej robiły sobie test talentów, Galupa,
każda z tych osób mi mówi, kurczę, wychodzi mi to samo. Wychodzi mi po prostu to samo, to, co w talentach. Aleksa. Więc miałam po prostu, byłam tak zszokowana tym i dodatkowo, no oczywiście, dodatkowe potwierdzenie, więc z jednej strony pamiętam nasz pierwszy odcinek o prawie przyciągania i komentarze 100 lat temu i komentarze o tym, że kurczę, że to jest EZO niektórych osób i totalnie to rozumiem, bo ja też bardzo długo się z tym tematem obwąchiwałam, zanim zaczęłam rzeczywiście ufać i stosować i mieć efekty. Tutaj dowalamy do pieca, ale znowu, przetestowane, sprawdzone, myślę, że każdy z tego może wyciągnąć coś dla siebie, więc bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny o tym porozmawiać. Ale powiem Ci, że ja właśnie nie wiem, z czego to wynika, że Human Design spotkało się z takim pozytywnym odbiorem, bo zawsze, kiedy poruszam tematy nieco bardziej kontrowersyjne i może niekoniecznie mocno osadzone w nauce, to pojawia się wiele głosów sceptyków, ale zresztą obie jesteśmy trochę ex, a trochę nadal sceptyczkami w wielu kwestiach, więc może właśnie dlatego, że to jest taka metoda, czy taki system, który przemówił nawet do nas te parę lat temu. Ja sobie to tak interpretuję. Ale też wychodzę z takiego założenia, że do każdego trafi inny przekaz. I jak ja sobie porównuję to, co mówi o mnie astrologia z tym, czego dowiedziałam się w teście Gallupa i z tym, co wiem dzięki Human Design, to naprawdę jest to samo. I jeżeli akurat Human Design sprawdza się Wam, to jesteście w dobrym miejscu, bo wierzę, że ta rozmowa nam to wszystko pięknie pogłębi. Ale zacznę od mikrodygresji. Nie mówiłam Ci tego. Ale śniło mi się dzisiaj, jak tłumaczę mojemu tacie i mojemu bratu, jak działa prawo przyciągania. To jest fantastyczne. Staram się jakoś to wyartykułować, a ja czuję, że oni mnie w ogóle nie słuchają, że na start w ogóle temat jest spisany na straty. I wtedy przypomina mi się ten najważniejszy argument od Ciebie, czyli to jest mniej więcej tak, jakbyś powiedziała, że na Ciebie nie działa grawitacja. I po prostu w połowie tego zdania cały czas mnie coś odcinało, aż w końcu się obudziłam i mówię, no i im nie wytłumaczyłam. No. Więc jakby zadzwonić takie do mam, takie mam rozkminy albo podświadomości w śnie. Niemniej, przechodząc do Human Design, które jest może bardziej wiarygodne, nie wiem, czy to jest ta taka nazwa science fiction, o której mówiłyśmy ostatnio, że Human Design sugeruje, że tutaj to jest coś przyszłościowego, coś naukowego, mniej wróżkowego, bardziej właśnie widzę takiego szalonego naukowca, który gdzieś tam jakieś kabelki przypinał do naszych różnych elementów w ciele i stworzył ten graf. Ten, kto słuchał poprzedniego odcinka i widział swój graf, ten wie, o czym mówimy. W każdym razie drugą część naszej rozmowy poświęcę na pytania, ale chciałabym w sumie zacząć tam, gdzie skończyłyśmy poprzednio, czyli od profili, bo profile to jest temat bardzo ważny, chyba taki aspekt dosyć istotny w naszym grafie, a często pomijany, bo wszyscy się skupiają na typach, tak właśnie generator czy projektor. Do tego też nawiążemy na pewno w pytaniach. Gdzieś tam jest mowa właśnie o tym sposobie decydowania, tak o sakralu czy o emocjach, a mam wrażenie, że ja sama gdzieś tak odkładałam na ostatni plan ten profil. A to się okazuje, że profil to jest nasza osobowość. Czy to prawda? To jest trochę nasza osobowość i trochę nasze przeznaczenie. Mówi się, że profil to jest też, mamy tam informację o tym, jaką karmę realizujemy w danym wcieleniu, czyli takie dość mocno ezoteryczne terminy. Natomiast faktycznie bardzo często jest tak, że my, jak się dowiadujemy, jaki mamy profil, to bardzo mocno czujemy prawdę w tej informacji. Że dość często jest tak, że ludzie czują jakieś pokrewieństwo dusz, pokrewieństwo charakterów bardziej poprzez profil, niż poprzez typ czy poprzez autorytet. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo każda z nas jest sakralną generatorką z profilem 4-6, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować po prostu, czy to jest nieprawda. Nie porównamy tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten profil jest bardzo istotny i to jest jakby jeden z tych czterech podstawowych informacji, jedna z czterech podstawowych informacji w odczycie Human Design, czyli mamy typ, te 5 typów, które omawiałyśmy przy poprzednim spotkaniu. Mamy autorytet, mamy strategię i mamy właśnie profil. I ważne, zanim zaczniemy w ogóle mówić o profilach, ważne jest to, żebyśmy pamiętały, że ogólnie we wszystkich informacjach, które mamy z grafu Human Design, ale przy okazji profilu przede wszystkim, musimy pamiętać, że
to nie jest coś, czym my się mamy stać. Jeżeli my się dowiadujemy, jaki mamy profil, jeżeli my się dowiadujemy, jaki mamy typ, jaki mamy autorytet, to to nie jest coś, do czego mamy aspirować. To jest fakt o nas. Oczywiście przy założeniu, że my akceptujemy tę wiedzę, że my chcemy się dowiedzieć, jak to wszystko dla nas działa i że jest to zaufanie w nas i ta wiara, że faktycznie no ta cała metodologia human design mówi nam jakąś prawdę, to rzeczywiście jest prawda o nas, a nie jakiś punkt na horyzoncie, do którego my mamy dążyć. I tak przede wszystkim jest, jeżeli chodzi o profile. Tutaj faktycznie profil nam mówi o tym, jaką my mamy osobowość i jaka jest przed nami, poprzez tę osobowość, jaka jest przed nami ścieżka życia zarysowana. I rzeczywiście bardzo często jest tak, że jeżeli z kimś siedzę i po prostu rozmawiamy tak dość dogłębnie o odczycie, o tym grafie, to ten profil zawsze wzbudza bardzo dużo emocji i daje, mam wrażenie, że taka główna emocja, która się pojawia, to jest takie poczucie, że och, taki oddech ulgi, że mogę być sobą w końcu, że to, co przeżywam, to, czego doświadczam, to jest, no nie chcę powiedzieć, że zapisane w gwiazdach, bo ja jestem dużą zwolenniczką jednak kreowania swojego życia i decydowania o tym, jak chcemy, żeby to życie wyglądało i też chcę bardzo podkreślić, że niezależnie od tego, jaki mamy typ, autorytet, jaki mamy profil, my możemy żyć takim życiem, jakim chcemy żyć. Mhm. To znaczy możemy być szczęśliwe, jeżeli chcemy być szczęśliwe. Możemy być zamożne, możemy być zakochane, możemy być zdrowe, możemy mieć dokładnie taką karierę, taką rodzinę, taką sytuację prywatną, zawodową, jaką chcemy mieć. Tutaj to nie jest tak, że coś jest zapisane w gwiazdach i po prostu już koniec. Mhm. Natomiast świadomość tego, w jaki sposób będzie ta nasza ścieżka się przed nami objawiać, ta nasza ścieżka życia i jak wygląda energetycznie nasza osobowość, może nam po prostu ułatwić dojście do tego celu. Piękne. Jakie uwalniające. Mhm. I też nawiążę jeszcze na moment do testu Gallupa, że pomimo, że test wykonujemy świadomie, odpowiadamy na pytania, a w przypadku Human Design po prostu spotykamy się z grafem, który już jest gotowy w momencie naszego urodzenia, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmanipulować wyniku testu Gallupa, bo tych pytań jest tak dużo, one są tak randomowe. Tutaj uśmiechasz się, bo chyba wiesz, o czym chcę powiedzieć, bo ja mam bardzo ciekawą historię w tym temacie, chociaż nie chcę zmieniać wątku zbyt intensywnie, ale dążę do tego, że my też dostajemy wynik, który mówi o tym, kim jesteśmy w naszym korze, w naszym sercu. I to jest ta prawda o nas. To nie jest tak, że my aspirujemy do tego, żeby takimi być, albo takimi byliśmy, ale się zmieniliśmy. Tylko po prostu to jest stan faktyczny zawsze, każdego dnia, kiedy żyjesz. I to jest super, że to nie wymaga dodatkowej pracy, tego, żeby zasłużyć na to, żeby żyć tą swoją ścieżką spełnienia. Tylko jest nam to dane, jest to ten prezent, którym jesteśmy my. Taka się zrobiłam filozoficzna z tego wszystkiego. Ale to jest bardzo, bardzo prawdziwe i prawda też jest taka, że bardzo często jest tak, że my żyjemy trochę w kontrze do tego, co nam wynika z testu Gallupa, czy co nam wynika z odczytu Human Design, ale to wtedy to jest to takie dekodowanie, takie odprogramowywanie, dlatego że no jakby wychodząc poza temat profili, ale na przykład, nie wiem, manifestujący generator z autorytetem emocjonalnym, czy jeszcze manifestor, to jest taka osoba, która jako dziecko, te dwa typy, to są takie osoby, które jako dzieci doświadczają bardzo dużo programowania. To są jakby, to jest taki typ energii, który jest totalnie w kontrze do tego, czego się oczekuje od obywateli, czego się oczekuje od dzieci. To są jednostki bardzo niezależne, którym my jako rodzice na przykład możemy stawiać pewne ograniczenia, bo chcemy te osoby chronić, chcemy swoje dzieci chronić, chcemy zapewnić im spokój, bezpieczeństwo, rozwój i tak dalej. Nie mamy świadomości tego, że właśnie na przykład wychowywanie takiego manifestującego generatora wymaga zupełnie innego podejścia niż na przykład generatora. I to powoduje, a jeszcze jeżeli to takie dziecko ma autorytet emocjonalny, czyli ma te fale emocji. My sami bardzo często nie edukujemy się w obszarze inteligencji emocjonalnej, więc też tego nie przekazujemy naszym dzieciom. No i potem taki człowiek jak wzrasta, to po prostu jest w kontrze do swojego naturalnego stanu energetycznego. Ale to nie dlatego, że on się musi, znowu, że taka osoba ma się stać tym
manifestatorem na przykład, tylko ma po prostu pozdejmować te warstwy programowania, których doświadczył podczas dzieciństwa, podczas okresu dojrzewania. I to tylko o to chodzi. Tak jak mówisz, żadna z nas się nie ma stać tym profilem, tym typem, bo my już nim jesteśmy, tak. Ale czasami doświadczamy takiego, właściwie mamy takie poczucie, miałam kiedyś taki odczyt z zaprzyjaźnioną klientką, która jest właśnie emocjonalną, manifestującą generatorką i dopiero po dłuższej chwili ona doszła do tego, że faktycznie ma autorytet emocjonalny, czyli faktycznie doświadcza fal emocji, ale jako dorosła osoba tak w sobie to zdusiła, bo tak często słyszała, przestań płakać, nie bądź taka emocjonalna, przestań się denerwować, czemu ty się tak emocjonujesz, że po prostu w sobie to wygasiła. I dopiero po rozmowie okazało się, kurczę, faktycznie, ja wciąż doświadczam tych fal emocji, tylko udaję, że ich nie ma, nie? W takim razie, wracając do profili, czy są jakieś ogólne zasady, które dotyczą wszystkich profili? Jakaś taka wskazówka związana z tym, że właśnie mamy liczby raz większe, raz mniejsze? Coś takiego, co fajnie nam to rozpocznie. Na pewno mamy tak, 12 profili. I część z nich to są, znaczy tak, każdy z profili jest oznaczony dwiema cyframi przedzielonymi ukośnikiem. Zawsze to są różnej wartości cyfry, to nigdy nie jest 2, 2, 3, 3, tylko zawsze jest wyższa i niższa. I mówi się, że te profile, które mają wyższą pierwszą cyfrę, czyli to jest tam 4, 6, 6, 3, 6, 2, 5, 1, 5, 2, czyli te, które mają wyższą pierwszą cyfrę, to są tak zwane profile, które oczyszczają swoją karmę i ich przeznaczeniem osób, które mają taki profil, jest praca z innymi ludźmi. Musimy zrozumieć to dobrze. To nie znaczy, że osoby, które mają tą cyfrę pierwszą, niższą, nie potrzebują ludzi. Absolutnie to tak nie jest. Natomiast jakby realizacja takiego przeznaczenia życiowego u osób, które mają wyższą pierwszą cyfrę w profilu, jest poprzez pracę z innymi ludźmi. Te osoby, które mają niższą pierwszą cyfrę, to są takie profile, których zadaniem jest praca nad sobą bardziej. I tutaj mówi się, że to są osoby, które kreują swoją karmę w jakiś sposób. Jest jeden profil, który co prawda ma wyższą pierwszą cyfrę, to jest profil 4-1, natomiast to jest jedyny profil, który ani nie oczyszcza karmy, ani nie realizuje karmy, tylko to jest tak zwane bonusowe wcielenie. Brzmi poważnie. Mam dwie klientki, które mają 4-1. To jest w ogóle niesamowite, bo jest sporo takich elementów human design, które są bardzo rzadko spotykane, a ja ciągle je przyciągam. Właśnie między innymi profil 4-1 mówi się, że to jest tak do 3% populacji ma ten profil, więc ja osobiście znam dwie takie dziewczyny. To samo było z reflektorami, których jest chyba 1-2%. U mnie też chyba już ze 4 takie osoby poznałam, więc nie jest to tak rzadkie. Może powinnam puścić to lotka po prostu. W każdym razie, jeżeli chodzi o to bonusowe wcielenie, mówi się, że to jest taki profil, który, tak jak mówię, ani nie ma, jego przeznaczeniem ani nie jest tworzenie karmy, ani oczyszczanie karmy. To jest takie wcielenie, które już na tyle przepracowało swojego, mówiąc w cudzysłowie, główienka, że teraz w tym wcieleniu może się po prostu zrelaksować i bawić zajebiście. Fajnie. Czy to oznacza, że jeżeli ktoś oczywiście wierzy we wcielenia, bo dajemy przestrzeń na różnego rodzaju poglądy w tym temacie, to oznacza, że każdego z nas czeka takie wcielenie? To jest jakby, nie wiem, ostatnie wcielenie? Nie. To wygląda na to, że to jest środkowe wcielenie. Czyli to jest taka przerwa, taka impreza po środku. Tak. To jest weekend po prostu. No to ja muszę się jakoś dowiedzieć, czy to ja już to miałam, czy nie. No ale może do tego dojdziemy poza wizją. Słuchaj, czy myślisz, że dobrym pomysłem będzie rozpoczęcie od po prostu najmniejszej liczby, czyli od 1-3 i potem idziemy rosnąco? Zacznijmy od 1-3. Tak to jest. Kim jest 1-3? 1-3 to jest bardzo, bardzo ciekawy profil, dlatego że to jest połączenie takiej osoby, która jest takim trochę nerdem życiowym. Ta jedynka nam mówi o tym, że to jest osoba, która zbiera dane. Jakby takim ogólnym przeznaczeniem tego profilu jest dążenie do prawdy. Dążenie do wiedzy i do prawdy. I tutaj mamy taką sytuację, w ogóle mówi się, że te dwie cyfry, ta pierwsza to jest wynikająca z osobowości, a ta druga cyfra w profilu jest wynikająca z, fachowo mówi się, że to jest z designu, ale tutaj chodzi o taką tą część duchową bardziej. Czyli ta pierwsza cyfra to jest rzecz, o którą
którą my możemy mieć w świadomości swojej bardziej, my możemy czuć, że tak faktycznie jest. Ta druga cyfra to jest ta informacja, którą najczęściej widzą w nas inni ludzie, a my ich tych informacji tak bardzo nie dostrzegam. One nie są takie uświadomione. Mówi się to, że w ogóle te dwie cyfry to jest jedna jest ze tak zwanej bramy świadomego słońca, a druga z nieświadomego słońca. Tak bardzo malowniczo jest to opisane. No i teraz jeżeli chodzi o 1-3, no to tu mamy tą jedynkę, która jest świadomej, w tej świadomej części i to jest osoba, która zbiera te dane. Student. Taki student, wieczny nerd. Mój syn jest 1-3. Tak, tak właśnie miałam to zapytać. Natomiast trójka to jest taka osoba, która to jest taki rys, który nam mówi o tym, że to jest ktoś, kto będzie doświadczał prób i błędów w życiu. Czyli będzie uczył się jednocześnie poprzez tą jedynkę, czyli takie pobieranie w bardzo taki można powiedzieć uniwersytecki sposób informacje, pobieranie, kumulowanie w sobie tych informacji, a trójka to są znowu doświadczenia życiowe i pobieranie tych doświadczeń życiowych. I tutaj połączenie tych dwóch elementów tworzy nam taką osobę, która jest bardzo taka no, dążąca do tej prawdy, taka w swojej prawdzie, ale też to są osoby, które ciężko znoszą bycie okłamywanymi. Bardzo są takie sfokusowane na tym, żeby jednak ta prawda była jakby tym najważniejszą informacją. To są osoby, które rzeczywiście ta trójka w tym odczycie może być, w tym profilu może być dość taka trudna, dlatego że no to jest jednak, to są te metody prób i błędów. Czyli tutaj bardzo ważne jest, jeżeli doświadczamy tego profilu w niskiej wibracji, to taka osoba może mieć takie poczucie bycia jakimś nieudacznikiem życiowym, bo ciągle gdzieś jakieś się pojawiają próby, ciągle się pojawiają jakieś lekcje. Natomiast musimy pamiętać, że to po prostu taka jest ścieżka życia takiej osoby, taka jest też jakby osobowość takiego człowieka i to w jakiś sposób, jeżeli my spojrzymy na to pozytywnie, bo możemy totalnie na to spojrzeć pozytywnie, możemy spojrzeć na to jako po prostu na sposób życia, który powoduje, że my kumulujemy informacje, kumulujemy te lekcje poprzez własne doświadczenia bardziej niż z książek. Jesteśmy w stanie totalnie po prostu wyciągnąć wszystko z tego profilu, żyć przepięknym życiem, żyć rzeczywiście jako ta osoba, która żyje w prawdzie, żyje, po prostu jest w stanie kumulować w sobie dużą ilość informacji. To też są takie osoby, które są w stanie dzisiaj się czegoś nauczyć. Tak jedynka robi coś takiego, że to są osoby, które są dzisiaj w stanie się czegoś nauczyć, a w weekend uczyć już tego, bo tutaj pobieranie tych informacji, kumulowanie w sobie tych informacji jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. To są zwykle bardzo inteligentne osoby. Natomiast to są takie osoby, które muszą bardzo świadomie pracować nad sobą, żeby nie popaść w taki tryb, że za mało wiem, bo to też niska wibracja w tym profilu może się objawiać w takim kwestionowaniu siebie, że za mało wiem, jeszcze nie wiem wszystkiego, jeszcze nie mam wszystkich informacji, które potrzebuję mieć, takiej obsesji wokół gromadzenia wiedzy, zanim wyjdę w ogóle do ludzi, zacznę o czymkolwiek mówić. Więc tutaj jakby podążanie zawsze w profilach, podążanie też i pamiętanie, jakim ja jestem typem human design i jaki jest mój autorytet i jakby nauczenie się tego, żeby ufać temu autorytetowi i żeby podążać za tym swoim typem energii, za tym swoim typem human design w połączeniu właśnie z profilem będzie dawało takie, przy profilu 1-3 będzie dawało takie zaufanie do tego, że ta jedynka w moim profilu da mi wystarczającą ilość wiedzy, żebym mogła iść z tym dalej. Ale powiem Ci, że już po przesłuchaniu pierwszego profilu przeraża mnie to, jak bardzo współczesny świat nie sprzyja temu, żebyśmy byli tak różni. Mm-hmm. Powiedz komuś, że to jest okej, że będziesz raz na wozie, raz pod wozem i poprzez pewnego rodzaju trudności i porażki tak naprawdę będziesz się wzbogacał jako człowiek. Mm-hmm. No totalnie w ogóle nie jest to hot. Mm-hmm. Nie brzmi zachęcająco, nie brzmi tak po prostu historia sukcesu i coś, czym chcesz się pochwalić przy, nie wiem, przy znajomych czy przy rodzinie. Oczywiście tak to generalizuję i upraszczam, ale jest tak małe przyzwolenie na to, żebyśmy byli różni, a mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że będziemy poznawać tego rodzaju narzędzia, nauczymy się żyć każdy zgodnie z tym, jakiemu jest najlepiej, najbardziej satysfakcjonująco. Mm-hmm. I po prostu już czuję ulgę w imieniu wszystkich, którzy tego będą słuchać. Więc powiedz, co z tą 1-4? Poczekaj, jeszcze powiem Ci jedną rzecz, Dobrze. Zanim przejdę do 1-4, że
Absolutnie się z Tobą zgadzam. Absolutnie ta różnorodność, wiesz, te wszystkie elementy, które mamy w Human Design, które tworzą praktycznie każdego z nas jako zupełnie inną osobę. My mamy oczywiście 5 typów, my mamy oczywiście 12 profili i tak dalej, ale ta kombinacja tych wszystkich elementów tworzy tak naprawdę jak odcisk po prostu linii papilarnych. Każdego z nas inną osobą i faktycznie daje to duże przyzwolenie, natomiast ta metoda prób i błędów, wczoraj rozmawiałam z zaprzyjaźnioną klientką, która sama jest specjalistką, jeżeli chodzi o emocje, o komunikację między ludźmi i ona sama powiedziała, mówi, wiesz, coś rozmawiałyśmy o komunikacji w relacjach takich partnerskich, ona mówi, wiesz, ja nie jestem ekspertem, bo jestem po rozwodzie, na co jej powiedziałam, wiesz co, ale ja uważam, że właśnie jesteś na maksa ekspertem, jesteś na maksa ekspertką w komunikacji, bo nawet jeżeli możesz sobie powiedzieć, że spieprzyłaś swoje małżeństwo albo współspieprzyłaś swoje małżeństwo, to dla mnie to jest dużo bardziej wartościowe Twoja wiedza dzisiaj po tym doświadczeniu, niż gdybyś to przeczytała z najlepszych książek. Więc takie, wiesz, teraz się pojawia też masa takich zawodów, których nie można się nauczyć na uniwersytecie. No, bycie nauczycielką nowoczesnej duchowości i prawa przyciągania, come on. Więc tak, wiesz, jakby to dawanie sobie przyzwolenia, żeby właśnie czerpać wiedzę ze swojego życia, czerpać wiedzę z własnych doświadczeń i czuć wartość w tym. I oczywiście, wiesz, tutaj mamy 1-3, więc ta jedynka daje nam taką jednak uniwersytecką wiedzę i to dążenie do tego, żeby gromadzić informacje, żeby dowiedzieć się więcej, uważam, że to jest absolutnie przyszłość i dlatego fantastycznie, że mamy dostęp do takich narzędzi, które nam otwierają też oczy na to, że my nie musimy wszyscy być tacy jednakowi, tacy dokładnie, wiesz, jakby z jednej foremki, a jednocześnie każdy z nas może wnosić wartość. Osoby o profilu 1-3 mają tendencję do tego, żeby mieć taką huśtawkę pomiędzy taką pewnością siebie i pewnością tego, co wiedzą, pewnością swojej ekspertyzy, a totalną niepewnością siebie, bo tutaj mamy właśnie tego nerda, tą jedynkę i trójkę, która no, doświadcza lekcji życiowych i czasami możemy mieć u osób z profilem 1-3 taką sytuację, w której taka osoba po prostu czuje się trochę jak oszust być może jakiś. Natomiast ważne jest, żeby w tym profilu kierować się ciekawością świata, kierować się radością i nie schizować po prostu, jakby nie opowiadać sobie historii, że to, że dana osoba doświadcza jakichś lekcji życiowych, jakichś wyzwań, czasami jakichś być może porażek czy błędów. Umówmy się, no, porażki i błędy też są dość jakby normalną rzeczą u każdej osoby, prawda? Żebyśmy nie wpadli w tą pułapkę takiego myślenia, że to jest coś złego. Nie, to jest po prostu ścieżka tej osoby. Jeżeli chodzi o profil 1-4, to tutaj mamy znowu jedynkę jako pierwszą tą świadomą część, czyli znowu trochę nerd, ale mamy też czwórkę, która mówi nam o tym, że to jest osoba bardzo towarzyska, kumulująca wokół siebie społeczność, bardzo magnetyczna, taka, wokół której po prostu się pojawia masę osób. 1-4 to jest tutaj, no znowu, mamy osobę, która kumuluje wiedzę, natomiast to jest taka osoba, która bardzo często gdzieś angażuje się w jakieś takie działania społeczne, charytatywne, jest genialna w zbiórkach wszelkiego rodzaju, czyli jakby wykorzystuje tą, nie ma tutaj już tych prób i błędów, tylko jest właśnie ta taka dusza towarzystwa, właściwie można powiedzieć, połączona z jedynką, czyli z tym kumulowaniem wiedzy i informacji i też dążenie do prawdy. Czyli tutaj mamy podobny układ, ale jednak podobny, ale inny. Taki sam, ale inny. Na pewno, jeżeli chodzi o profil 1-4, to tutaj będziemy mieć no, taką osobę, która rzeczywiście powinna wykorzystywać te swoje umiejętności, takie naturalne, energetyczne, naturalną, energetyczną właściwość, czyli powinna angażować się w sytuacje społeczne, powinna się angażować w cele, w różne inicjatywy charytatywne. Osoby o profilu 1-4 to też są osoby, które są bardzo... to są tacy naturalni influencerzy. O proszę. I osoby, które się świetnie też sprawdzają w networkingu. Także no, oczywiście, znowu, uważam, że niezależnie od tego, jaki masz profil, jeżeli chcesz być influencerką i nie masz profilu 1-4, to nie świruj. To się da ogarnąć. Ja też nie mam. No, ty też nie masz właśnie. Ale masz czwórkę. Okej, okay, no ale to zaraz poznamy mnie bliżej. I mnie. Tak. Powiedz mi to w takim razie, co skrywa 2-4?
No 2-4. Tutaj wchodzi nam tak zwany jaskiniowiec, czy osoba, czy taka osoba, która jest mocnym introwertykiem. Ta dwójka to jest właśnie introwertyk. A czwórka to jest znowu dusza towarzystwa. Czyli mamy po prostu zderzenie dwóch zupełnie innych energii, zupełnie przeciwstawnych wręcz energii. Natomiast jeżeli taka osoba zbalansuje sobie te energie, jeżeli taka osoba będzie w stanie jakby zaufać temu, że potrzebuje zarówno, bo tutaj mamy tego introwertyka jako świadomą część, pierwsza cyfra, prawda? Jeżeli zrozumie, że to, co w nim dostrzegają inni ludzie, też jest prawdą, czyli ta czwórka. Jeżeli dostrzeże to, to może być naprawdę przepiękny, naprawdę niesamowicie magnetyczny profil do tego, żeby żyć tym profilem, żeby żyć tym przeznaczeniem, żeby żyć tą osobowością. Tutaj bardzo często to są osoby, które są bardzo utalentowane, ale nie dostrzegają tego talentu w sobie. Bardzo często to są takie osoby, które jeżeli widzą u kogoś talent, to dopiero jakby przez pryzmat tej drugiej osoby zaczynają pewne rzeczy w sobie dostrzegać. Bardzo często to są takie osoby, które tego talentu nie dostrzegają w tym znaczeniu, że im się wydaje, że to, co potrafią, to jest takie normalne. To, co potrafią, to jest takie typowe. To właściwie to jest żadna wielka rzecz. Po prostu tak, każdy tak ma. Zresztą to jest bardzo też bardzo często, jak widzę przeróżne odczyty u różnych osób, to te nasze talenty bardzo często czy takie nasze właściwości energetyczne, to, co jest dla nas dostępne, nam się bardzo często wydaje, że to jest norma. Że to tak każdy ma. I z jednej strony my, po pierwsze, czasami zawyżamy poprzeczkę innym ludziom, bo nam się wydaje, że no czemu ta osoba nie umie czegoś zrobić, czemu ta osoba się mazgai, czemu ta osoba nie daje rady, ale z drugiej strony też sobie umniejszamy, bo nam się wydaje, że to jest nic takiego, że my potrafimy w ten sposób działać. To jest dość uniwersalna cecha ludzka, tak. Ale w tym profilu 2-4 to jest jeszcze naprawdę wzmocnione. Naprawdę profil 2-4 jest, to są zwykle osoby mocno utalentowane, które nie dostrzegają swojego talentu. Dla mnie to jest arcyciekawe, bo dosłownie wczoraj rozmawiałam o tym z koleżanką, że nam często jako dzieciom wydaje się, że wszyscy mają tak jak my i nie dostrzegamy pewnych różnic, kontrastów społecznych czy jakichkolwiek tak naprawdę. I przykład ja pamiętam, że jak byłam mała, to byłam przekonana, że wszyscy za granicą, a dla mnie za granicą z jakiegoś powodu w tej kilkuletniej głowie to była Anglia. Wszyscy w Anglii uczą się polskiego, bo my się uczymy angielskiego i to było dla mnie coś oczywistego. Ale też w ogóle mam wrażenie, że będę Ci przerywała po każdym profilu jakieś mikrooświecenie i mała anegdotka będzie wjeżdżała. Bo po prostu jeszcze raz usłyszę o jakimś systemie, programie, nie wiem, resecie, strategii uniwersalnej dla wszystkich, to po prostu naprawdę zadzwonię tej osoby i powiem, nie zgadzam się. Wiesz, pod płaszczykiem, pod nazwą człowiek mamy tak wiele modyfikacji, tak wiele osobowości, preferencji, że naprawdę nie ma jednej rzeczy, która jest dobra dla każdego. I nawet, wiesz, z mojego poletka, mnie się wydaje, że prawo przyciągania, zmiana sposobu myślenia jest w stanie pomóc każdemu, ale ja wiem, że nie każdy jest w stanie to przyjąć po prostu. A z drugiej strony uważam, że dobry psycholog, dobry coach, dobry ksiądz jest w stanie dać dokładnie to samo narzędzie, tylko ubrane jakby w inny płaszczyk, w inną formę i tak samo pomóc. Więc absolutnie nie ma jednej dobrej rzeczy dla każdego, nie ma jednego dobrego rozwiązania dla każdego i bardzo się cieszę, że możemy o tym właśnie mówić. Więc oprócz Human Design, bo to jest absolutnie uniwersalne dla każdego, proszę słuchać i udostępniać, bo następny profil to jest 2-5, czyli znowu mamy tego introwertyka w jaskini. Tak, mam introwertyka. Ale co skrywa piątka zatem? Och, skrywa lidera i liderkę. To jest absolutnie niesamowity typ, dlatego że tutaj mamy introwertyka znowu, tutaj mamy jaskiniowca znowu, ale tutaj mamy jako piątkę osobę, która jest liderem, urodzonym liderem, liderką, przewodnikiem, światłem. Dlaczego my nie mamy piątki? Ja w ogóle nie wiem, czemu my nie jesteśmy, w ogóle czemu my nie jesteśmy zupełnie innym układem. To jest w ogóle niemożliwe. Mamy jakieś programowanie chyba. Stwórzmy ten nowy typ. Ale ja myślę, że musimy czerpać po prostu z tego, co mamy i wycisnąć z tego wszystko. No, między czwórką a szóstką jest piątka. Tak, właśnie. Anyway. Więc 2-5. 2-5 to jest znowu takie trochę połączenie kontrastów, czyli mamy znowu introwertyka, który jest
który nie jest świadom tego, że jego przeznaczeniem jest bycie liderem. I ta energia liderska jest, tylko ona znowu jest tej nieświadomej części. I to bardzo często są osoby, które właśnie są postrzegane jako liderzy, są postrzegane jako ci przewodnicy, jako te osoby, które wyznaczają nowe standardy, które przewodzą ludziom, które są inspiracją dla ludzi, ale oni bardzo często tego właśnie nie dostrzegają. Bo ta dwójka, ten introwertyk jest taki świadomy w tym profilu. I może tak być, że dla takiej taka osoba właśnie nie będzie tego tak bardzo dostrzegać, że będzie się ukrywać, będzie się wycofywać, nie będzie ufać. Nawet jeżeli gdzieś tam będzie miała przebłyski tej liderskiej piątki w sobie, będzie gdzieś czuć, że być może jest tam coś pod spodem, to jednak będzie, jest tutaj tendencja do tego, żeby się ukrywać, żeby być tym introwertykiem w pełni. I tutaj zadaniem jest takiej osoby faktycznie przyjąć tą swoją piątkę. Oczywiście nic na siłę, bo to nie chodzi o to, że każdy musi być gdzieś tam, wiesz, przewodnikiem, po prostu rebeliantem, ale dobrze byłoby dostrzec to, co widzą w tobie inni ludzie, jeżeli jesteś profilem 2-5. Absolutnie. Po raz kolejny jestem zafascynowana, bo też obserwując świat, w którym chcąc nie chcąc jestem, przestrzeń internetowa, jest bardzo dużo osób, które są maksymalnie introwertyczne. I nie mówię, że one są konkretnie tutaj liderami, to też może być ten poprzedni typ właśnie dusza towarzystwa, ale to jest ten paradoks, że właśnie bardzo wiele osób, które czuje taką potrzebę wystawienia się mimo wszystko na ocenę, potrzebę do mówienia do wielkich grup ludzi, finalnie przyznaje się, że są bardzo skryci introwertyczni. Ja pamiętam, że ja jestem bardzo ekstrawertyczna, więc jakby dla mnie, chociaż tak mi się przynajmniej wydaje, może się okaże, że wcale nie jestem, ale stworzyłam sobie jakąś taką ekstrawertyczną siebie. I mi wydawało się to dziwne, że jak to, jeżeli ja wrzucam dużo treści i mówię dużo, bo to lubię i jestem otwarta, a tu się okazuje, że bardzo duża grupa osób nie ujawnia tego, co czuje, a nagle znajduje przestrzeń albo formę zrealizowania tego swojego designu na innej płaszczyźnie i finalnie lądują na scenie. To jest niesamowite. Ale wiesz, to też nam mówi o tym, że my nie musimy się definiować na zasadzie, że jeżeli ja mam to 5 minut, które chcę spędzić na scenie, to ja nie muszę się definiować jako rockstar. Ja mogę sobie powiedzieć prawdę, że ja ogólnie wolę być w swojej jaskini i czasami mam te 5 minut, żeby wystrzelić. I rzeczywiście za chwilę będziemy mówić o tych profilach, które mają pierwszą cyfrę wyższą i mamy profil, który jest dokładną odwrotnością tego profilu 2-5, czyli mamy 5-2, czyli osoby, która ma świadomość tego swojego liderstwa dużo bardziej, ale też ma tego swojego introwertyka. Bardzo podobny profil, ale jednak ze znaczącymi różnicami. I niezależnie od tego, w którą stronę to idzie, tutaj pogodzenie się z tym, że ja czasami mam tak, a czasami mam tak. I też już tak zupełnie z własnego doświadczenia też pracy z osobami, które rozwijają biznes i rozwijają biznes online i z osobami, którym po prostu doradzam w tym obszarze, naprawdę nie musimy czekać na to, żeby się poczuć jak gwiazda filmowa, żeby robić to, co chcemy. Mówisz, że jesteś ekstrawertyczka. Ja się na przykład czuję totalnym... Ja w ogóle nie wiem, czemu ja nie mam dwójki w profilu, bo ja się czuję totalnym jaskiniowcem i mój wewnętrzny, legendarny gołąb tak. Jest po prostu moim drugim ja. I... Czy ty mówiłaś kiedyś w podcaście, kim co jest, to jest gołąb? Nie, nie. Legendarny między nami. Bo powiedz, o co chodzi z gołębiem, bo może ktoś poczuje, że potrzebuje tego archetypu gołębia, potrzebuje go nazwać w swoim życiu. To znowu od mojej zaprzyjaźnionej klientki, koleżanki / zaprzyjaźnionej klientki, która właśnie kiedyś mi tak powiedziała takie słowo, które o tym wewnętrznym gołębiu, które totalnie się wstrzeliło. Notabene to była rozmowa o tym, że przyjeżdża do mnie Karolina Sobańska z Kają Astro House i wybijał mój wewnętrzny gołąb wtedy. To przy tej okazji się dowiedziałam o tym archetypie i to jest po prostu taki totalny jaskiniowiec, który absolutnie nie ma ochoty, pomimo tego, że czekają go najmilsze rzeczy na świecie, to on, jak tylko ta rzecz się zbliża, po prostu natychmiast ma ochotę się schować w jaskini. I to jest wręcz po prostu legendarna rzecz u mnie w domu. Za każdym razem, kiedy się zbliżają moje urodziny i mają przyjechać goście, ja mówię do mojej partnerki 2 dni wcześniej, że absolutnie chcę odwołać tą imprezę. I ona wtedy mówi, nie chcesz, ja wiem, że nie chcesz, po prostu tak się czujesz dzisiaj, ale na pewno wszystko będzie super. Będziesz super zadowolona, więc to jest wewnętrzny gołąb. Tak, ale dochodzę do tego, że
każdy z nas może go czasami mieć. Tak. Bo ja też czasami mam tego gołębia i kolejny wniosek jest taki, co myślę, że będzie dla wielu osób ciekawe, pomimo, że nasze grafy, ja to tak nazywam, grafy, są bardzo podobne, to jest tam multum różnic. I co jeszcze ciekawsze, my możemy na przykład na pierwszy rzut oka wydawać się podobne, a potem właśnie te małe różnice sprawiają, że przy bliższym poznaniu te różnice są diametralne. Tak? Gdzie właśnie ja bardzo jestem do ludzi, a ty byś wolała się schować, a patrzysz na odczyt i wydaje ci się, że te główne elementy są identyczne. Tak, że zgadza się praktycznie wszystko, więc powinno się pokrywać, a to może być osoba, która dla otoczenia robi zupełnie, zupełnie inne wrażenie, więc tym bardziej jest to dla mnie ekscytujące. No wiesz co, te cztery, mówi się, że cztery informacje są najważniejsze, prawda? Typ, autorytet, strategia i profil, no więc u nas to te wszystkie cztery są identycznie takie same. Wow. Jakim cudem? No, no, a nadal tyle różnic, to też jest bardzo fajne, bo pomimo tej naukowej nazwy Human Design, to podkreśla, że nie jesteśmy właśnie jakimiś maszynami, robotami. Że te drobne, małe elementy czynią nas wyjątkowymi. Nie możemy wsadzić się w szufladę i teraz, nie wiem, sklasyfikować całe społeczeństwo na 12, no może to nie jest 12, ale powiedzmy kilkaset wariacji. Aż takie proste to nie jest, więc nie zmanipulujecie nas w ten sposób, moi drodzy. Czy to było teraz 2-5, czyli lider? 2-5, tak. I teraz mamy 3-5. Czyli to będzie, czekaj, ja będę teraz... A nie, nie było 3. Trójki jeszcze nie było. Była. Była trójka, ale teraz będzie lekcja pamięci, więc dam sobie teraz gram na czas. Czyli tutaj był naukowiec. Okej, czyli to są te próby i błędy. Tak jest. Próby i błędy, ale lider. Tak jest. Okej. Czy to jest jakiś po prostu wojownik... typu Napoleon, któremu raz wychodziło, a raz nie? Coś w tym stylu, coś w tym stylu. 3-5. Znowu, to nie chcę, żeby to zabrzmiało, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze, ale profil 3-5 ma niesamowity potencjał. To jest w ogóle taki profil, który mówi się, że to są osoby, które mają największą aurę i największy magnetyzm. Oczywiście, jeden element z grafu, z informacji z Human Design nie jest w stanie nam powiedzieć wszystkiego o danym człowieku, bo mamy potem smaczki, kruczki, bramy, kanały, centra otwarte i zamknięte i to wszystko nas jeszcze dodefiniowuje, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na profil 3-5, to jest absolutnie profil z kolosalnym potencjałem. Mamy tutaj połączenie właśnie tej metody prób i błędów, czyli tej osoby, która doświadcza lekcji życiowych, ale mamy tutaj też lidera. I to powoduje, że to jest rzeczywiście osoba, która doświadcza lekcji życiowych i może sprawiać czasami nawet wrażenie takiego lekkiego chaosu, takiego pięknego, uroczego chaosu, ale jest też tym liderem i tym przewodnikiem. I jeżeli są to trochę sprzeczne, znowu dwa sprzeczne żywioły, bo ten lider to jest rzeczywiście taka opoka, taka skała, taki fundament, taki ktoś, kto jest totalnie godny zaufania, totalnie magnetyczny, totalnie taka osoba, na której się ludzie wspierają, której mogą ufać, która tym ludziom przewodzi, ale jednocześnie mamy te próby i te lekcje życiowe i bardzo często to wręcz może przybierać jaką formę porażek, takich trudnych lekcji, więc tutaj jest to takie połączenie takiego szaleństwa i geniuszu, dosłownie. I ważne jest to, żeby, bo tutaj możemy mieć bardzo często do czynienia z tą niską wibracją tego profilu. Co to znaczy ta niska wibracja? Czyli, że ktoś to, jaki ma profil, odbiera jako negatywną rzecz, albo żyje tym profilem ja mówię, że to jest taka ciemna strona tego profilu, czyli że... W krzywym zwierciadle. Takim trochę krzywym zwierciadle. I to się może dziać w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy taka osoba za bardzo, mówiąc po mojemu, schizuje na te próby i błędy i sobie opowiada historię, że to coś znaczy, że to czyni z niej znowu nieudacznika, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która może powodować, że taka osoba nie będzie żyła w pełni swojego profilu, to jest to, że nie będzie przyjmowała tego
bycia liderką, że będzie się chowała, że będzie sobie myślała, kurczę, się nie nadaje, nie jestem dość dobra, tyle porażek w moim życiu, tyle lekcji, tyle sytuacji jakichś takich, które mi nie wyszły, jaką ja jestem liderką. Będzie sobie opowiadać historię znowu i nie będzie wchodziła w pełni w tą swoją piątkę liderską. Wtedy rzeczywiście możemy doświadczać, taka osoba może doświadczać tych niskich wibracji tego profilu i nie wykorzystywać go w pełni. Ale jeżeli tylko będzie traktować te próby i błędy i lekcje życiowe jako jej sposób nabywania wiedzy. Oczywiście to nie chodzi o to, absolutnie nie mówię, że ktoś ma skończyć edukację na 8 klasie szkoły podstawowej i potem już tylko mieć lekcje życiowe i po prostu uważać się za mędrca. Absolutnie nie. Sama jestem nerdem i po prostu uwielbiam taką faktycznie tą uniwersytecką edukację. Więc to nie o to chodzi, ale w tym profilu jest to potrzebne i znaczy jest to nieuniknione i ważne jest, żeby przyjąć to, że taka osoba doświadcza po prostu, poza tym, że ma wiedzę książkową, doświadcza po prostu życia, że te doświadczenia są dobre, są potrzebne i są nie tylko dla tej osoby, to jest bardzo ważne, ale one są też dla innych ludzi. Ta osoba będzie uczyć poprzez swoje doświadczenia. Jej liderstwo będzie jeszcze pełniejsze dzięki tym doświadczeniom, dzięki tym lekcjom życiowym. Więc przyjęcie tego jako ja tak mam i nawet jeżeli jestem czasami chaosem, nawet jeżeli po prostu robię jakieś rzeczy na ostatnią chwilę i po prostu, ale na końcu to się i tak wszystko składa w jeden piękny obraz i przyjmuję swoją rolę jako przewodnika dla innych ludzi. To nie chodzi o to, że my komuś też wyznaczamy ścieżkę zawodową, bo tym przewodnikiem można być sprzedając bułki kajzerki i też być niesamowitym wsparciem dla swojej społeczności, dla ludzi wokół siebie, prawda? Ale jeżeli ta osoba przyjmie tą piątkę i przyjmie tę prawdę o sobie, że ma w sobie ten rys, ta piątka tu jest nieświadoma, prawda? Czyli to jest coś, co bardziej inne osoby dostrzegają w tym kimś o profilu 3-5. Więc jeżeli ta osoba sobie pozwoli to dostrzec, pozwoli sobie dostrzec to, co inni ludzie w niej widzą, to naprawdę z tych 12 profili, nie chcę mówić, że on jest jakiś lepszy, ale ma naprawdę olbrzymi potencjał. Olbrzymi potencjał. Ale też jest trudne. Wydaje mi się, że tam, gdzie drzemie właśnie ten potencjał, jest też bardzo wiele wyzwań. I żeby ta osoba była w stanie udźwignąć to, kim może się stać, to też musi sobie poradzić z tymi trudnościami. Więc to jest tak, że zawsze jest... No nic nie jest za darmo. Zawsze jest to ten sukces, powiedzmy w cudzysłowie, prawdopodobnie jest wynikiem ogromnego wysiłku, który musimy włożyć, żeby się zmierzyć z tym drzemiącym potencjałem. To też jest fascynujące znowu. Masz tak, że jak myślisz o konkretnych profilach, to wyobrażasz sobie jakąś osobę ze swojego otoczenia, która go reprezentuje? Akurat przy 3-5 bardzo. Tak. Ja mam pewien typ, ale zostawię to dla siebie. Powiedz. Powiem Ci potem. Powiedz mi, czy przechodzimy do 3-6 w takim razie, bo to oznacza, że mamy nową cyfrę. Tak. Możemy teraz przejść do 3-6, która jest absolutnie niesamowitym profilem. No, jak każdy inny. Jak każdy, tak, tak. Przy każdym to mówię. Dobrze, że nie mówię, że mój ulubiony, bo to też mam taką tendencję. Czyli jest jeden, ale to dobrze. Przejdziemy 4-6. Do tego później. 3-6 jest niesamowitym profilem i tutaj szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rodzicem, który ma dziecko o profilu 3-6, albo pracujemy, wspieramy kogoś, kto ma profil 3-6, to dobrze jest mieć dużą uważność w tym obszarze, że 3-6, gdzie mamy trójkę, czyli metodę prób i błędów, i szóstkę, czyli ja to tak roboczo nazywam takiego wewnętrznego Buddę, to jest trochę coś innego niż lider piątka, bo tu mamy do czynienia bardziej z takim mędrcem, z taką oprą. Mów dalej. Polskiego podcastu. Więc ta szóstka jest o tyle problematyczna, jeśli mogę to tak nazwać, że ona w pierwszej części życia, niektórzy mówią, że do 30 roku życia, niektórzy mówią, że do 50 nawet roku życia, daje takie odczucie, jak była trójką. Czyli w pierwszej części życia mamy do czynienia z profilem 3-3, a nie 3-6. Czyli mamy metody prób i błędów i metodę prób i błędów i kołowrotek w chomik w kołowrotku i metodę prób i błędów. I teraz ważne jest to, żeby taka osoba w sobie wyrobiła, żeby takie dziecko, najlepiej byłoby, gdyby ktoś dostrzegł, że dziecko tej osoby ma ten profil, to bardzo ważną rzeczą jest uczyć
taką osobę takiej odporności, tylko znowu odporności w wysokiej wibracji, bo my możemy sobie wytworzyć odporność na zasadzie się zakleszczyć, wycofać życiowo i sobie pomyśleć, dobra, po prostu mam przerąbane, mam dużo lekcji życiowych, mam metody prób i błędów, to teraz po prostu się zatnę, po prostu zacisnę w sobie, nikogo nie potrzebuję, nie będę, nikt mnie nie będzie wspierać i po prostu przejdę jak czołg przez życie. To nie o to chodzi. My mając profil 3-6 można mieć przepiękne, szczęśliwe, cudowne życie i ta odporność w wysokiej wibracji będzie oznaczała po prostu zrozumienie, jakby nie przywiązywanie się do tego, że czasami się te porażki zdarzają. To nie chodzi o to, że tam ich jest bardzo dużo, tych porażek czy tych lekcji, ale one rzeczywiście są. Wręcz mówi się, że przy tych profilach 3-6 i 6-3 znowu 6-3 będzie pewną modyfikacją tego profilu 3-6, że jest jakaś taka cykliczność życia u tych osób. To znaczy, że jakaś taka powtarzalność pewnych schematów, pewnych sytuacji. I tutaj ważne jest, żeby sobie wyrobić tą odporność, ale w takim bardzo pozytywnym rozumieniu. Czyli żeby wiedzieć, że naprawdę co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Naprawdę to nie jest koniec świata. Nawet jeżeli się pojawia jakaś lekcja życiowa, która może być trudna w danym momencie. I pamiętać też o tym, że tutaj mamy tego mędrca, tego Buddę, tą szóstkę. Czyli to jest obietnica tego, że taka osoba jest w procesie dochodzenia do niesamowitego miejsca, w którym będzie faktycznie wsparciem dla innych ludzi. Będzie tym takim ciepłym, czułym uściskiem, taką opoką, takim, no właśnie tym mędrcem, który będzie mógł służyć radą, wsparciem, opieką. Czy to oznacza, że następny profil to jest pierwszy, w którym role się odwracają? Zaczynamy od wyższej cyfry, bo mam tutaj 4-1. Tak, tylko że to jest to bonusowe wcielenie. Czyli tak, to jest pierwszy, który się odwraca, ale tutaj mamy, on jest taki pośrodku. To jest ten profil, który jest tym bonusowym wcieleniem. Zabawa. Natomiast to jest bardzo ciekawy profil, dlatego że tutaj nawet go nie rozkładamy za bardzo na czynniki pierwsze, czyli nie mówimy, że to jest czwórka, która jest duszą towarzystwa, a jedynka, która jest tym nerdem. Bo mówi się o tym profilu, że to jest taki profil, który jest jak taki pociąg, który po prostu jedzie przez życie, się nie zatrzymuje, nie powinien się jakby specjalnie martwić, taka osoba nie powinna się specjalnie martwić o to, czy ktoś jest w stanie nadążyć za nią, czy nie. To jest po prostu osoba, która ma iść przez życie w zgodzie ze swoim profilem, ze swoim autorytetem. To bardzo często, ja mam wrażenie, nie mam akurat informacji na ten temat takich jeden do jednego, ale mam wrażenie, że to są takie osoby, pytałaś, czy to jest osoba, która jest na początku, czy na końcu wcieleń. Aha. Ja mam tak czasami wrażenie, że to są takie właśnie osoby o starej duszy. Mhm. Takiej mądrej duszy, która po prostu już ze sobą przyniosła olbrzymią wiedzę, olbrzymią mądrość z poprzednich wcieleń. I faktycznie na przykład te osoby, które ja znam osobiście, które mają ten profil, muszę sprawdzić teraz wszystkich moich znajomych i odszukam tę osobę. Chcę wiedzieć, jak tu jest. Niech wszyscy sobie zrobią swoje grafy i dadzą znać. Koniecznie chcemy wiedzieć. Chciejmy wiedzieć, jakie mają profile. Wiedzieć. Znajdę system, żeby się dowiedzieć. Na pewno już mam pomysł. To będzie w komentarzu jednego z postów w tygodniu, kiedy ukaże się ten podcast, więc śledźcie Instagram Karolina Sobańska i chcemy wiedzieć. Będziemy potem statystyki z tego tworzyć w Excelu. I sprzedamy to Facebookowi. Ciekaw jestem, czy Facebook się mógłby zainteresować wiedzą o human design. Nie podsyłajmy im tego pomysłu, wiesz, nie zasłużyli. Nie mógłby. To jest bez znaczenia jest ta wiedza dla nich. Tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o profil 4.1, to tutaj taką charakterystyką tego profilu jest to, że taka osoba może doświadczać takiej sytuacji, że czasami pewne osoby są na chwilę tylko w życiu tej osoby. Że tak jakby wsiadają do tego pociągu, są przez jakiś czas, ta osoba jest taką właśnie siłą po prostu, no niekoniecznie, że pędzącą przez czas, ale jednak po prostu taką bez zatrzymywania się przemieszczającą przez tą linię życia. I dla niektóre osoby, to nie chodzi o to, że ta osoba jest samotna, to nie chodzi o to, że ta osoba nie może tworzyć relacji, absolutnie tak, ale taka osoba częściej niż kto inny może doświadczyć takiej sytuacji, w której dana relacja jest na 2-3 lata na przykład, na jakąś chwilę, na ten okres życia i potem ta relacja się naturalnie kończy, bo
już ta 4.1, ta osoba o profilu 4.1 już jest gdzieś dalej, to już czasami jest za dużo dla kogoś, ten rozwój jest czasami już za szybki, zbyt intensywny, zbyt daleko posunięty i po prostu dana relacja się kończy. I tutaj trzeba mieć duże zrozumienie i taką akceptację, że po prostu tak jest, że te relacje, które mają być na całe życie, będą na całe życie, ale niektóre po prostu są tylko na krótki czas. Po raz kolejny mój komentarz pod tytułem... Życzę wszystkim, żeby byli świadomi tego wśród osób w naszym otoczeniu, bo jak często jesteśmy skorzy do ocen, do właśnie wykluczenia kogoś ze swojego życia, do, nie wiem, twierdzeń, że ktoś właśnie jest nielojalny, niestabilny, czy podważamy jego styl życia, nie wiemy czemu jest takim niebieskim ptakiem, który sobie po prostu fruwa i nie czuje potrzeby osadzenia się w jakiejś przestrzeni czy zobowiązania. I oczywiście sama jestem tutaj winna, bo ja też wielokrotnie różnego rodzaju osądy wysnuwam, a to naprawdę daje dużą przestrzeń do pozwolenia komuś na to, żeby sobie po prostu fruwał, bo może na tym polega jego jestestwo. I też znam wiele osób, które wydają mi się być takimi lekkoduchami, albo osoby, u których nigdy nie ma jakichś większych dram, albo takich przełomowych momentów sięgania dna i potem euforii. I czasami zastanawiam się, czemu ja mam cały czas jakieś po prostu odkrycia wewnętrzne, a są osoby, które po prostu stabilnie sobie korzystają z tego życia i przy okazji nie w taki ignorancki sposób, tylko mają z tego przyjemność i zbyt wiele pożarów nie ma tam do ugaszenia. I myślę sobie, kurczę, o co chodzi z tymi ludźmi? Teraz już wiem. Tak, absolutnie. Znowu, mamy, jest nas tak dużo i każdy naprawdę jest inny. Możemy to jakoś generalizować, ale jednak każdy jest inny. Uśmiecham się, bo teraz jest ulubiony profil nas dwóch. I od razu powiem, że nie wiem, czy mogę powiedzieć, myślę, że mogę. Możesz, nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale zgadzam się. Kaja Astro House też ma profil 4.6. Tak? Tak. No to właśnie myślałam, że Kaja może być ewentualnie 3.5, ale przepraszam za złą ocenę. Dobrze. 4.6, rządzi. Jesteśmy drużyną. Tak jest. No to o co z nami chodzi? O co z nami chodzi? No cóż, przepiękny profil, absolutnie wyjątkowy. Tak. Wielki potencjał. Olbrzymi potencjał, dusze towarzystwa, super magnetyczne osobowości, które również mogą, w związku z tym, że mamy tutaj tę szóstkę, która ponownie może dawać takie odczucie trójki w pierwszej części życia, czyli osoby o profilu 4-6 mogą doświadczać takiego, jakby tych prób i błędów na zasadzie takiej, że one dochodzą do swojej pełni między tam 30 a 50 rokiem życia. Pomimo tego, że to jest ten profil, który ma jeszcze niższą pierwszą cyfrę, czyli jak mówiłyśmy na początku, to są takie profile, których głównym przeznaczeniem jest praca nad sobą, zaglądanie w głąb siebie, ulepszanie siebie, rozumienie siebie, to profil 4-6 jest taki bardzo towarzyski, taki, no mówi się, że to jest taka no dosłownie dusza towarzystwa połączona z Buddą. Sexy Budda po prostu. Plus on do tego gołębia. Czasami ma gołębia, ale tylko czasami. I 4-6 to jest taki profil, który realizuje, pomimo tego, że no znowu pierwsza cyfra niższa, czyli mamy pracować nad sobą, ale to jest taka osoba, która większość ważnych rzeczy w życiu doświadcza poprzez swoją siatkę społeczną. Czyli najczęściej to są osoby, które poznają miłość życia poprzez wspólnych znajomych. No to nie jest tak, że taka osoba wpada na kogoś zupełnie obcego na przystanku, tylko gdzieś ktoś przez kogoś jakby pomimo, że to jest pierwsza cyfra niższa, mamy się realizować poprzez pracę nad sobą, to mimo wszystko ta społeczność dookoła nas jest bardzo ważna. Mówię nas, no bo jest to nasz profil. Ci ludzie wokół są bardzo ważni. To jest osoba najczęściej taka, do której lgną ludzie w sposób zupełnie naturalny. Ta czwórka to jest po prostu ta dusza towarzystwa. Okay. Szóstka to jest mędrzec, ale to jest jeszcze, powiedzmy, ja mam już dość blisko. Ty jeszcze musisz chwilę poczekać do tego mędrca. Fantastyczne lata przede mną. Fantastyczne lata przed tobą. Czyli metoda prób i błędów, ale
Znaczy to w ogóle bardzo często jest tak, jak właśnie ktoś ma profil 4-6 i właśnie mówię o tym, że ta metoda prób i błędów, to najczęściej to sobie mówią, kurczę, dzięki Bogu po prostu, czyli to, że ja już wykonywałam tyle zawodów w życiu, parałam się tyloma różnymi rzeczami i robiłam to i tamto, czy to że nie mam jeszcze tej jednej kariery zawodowej, którą ludzie potrafią, wiesz, skończyć studia i od zakończenia studiów mieć po prostu zawsze być w tej samej pracy, to nie mówi o mnie nic złego, no nie. Bo właśnie ta szóstka w ogóle w każdym z tych profili będzie dawała, ona niekoniecznie musi być, to się niekoniecznie musi przekładać na życie zawodowe, ta szóstka czy trójka, czyli ta metoda prób i błędów. No bo na przykład, tak jak rozmawiałyśmy kiedyś, ty praktycznie przez całe życie robisz, no od początku robisz to samo i właściwie nie wygląda na to, żebyś miała się interesować nagle czymś innym i zacząć, nie wiem, dziergać skarpety, prawda? Więc to się niekoniecznie musi przekładać na to, że ktoś szuka zawodowo różnych ścieżek, ale bardzo często tak. Natomiast to po prostu może być życiowa metoda prób i błędów. Tak. I dochodzenie do jakiejś takiej pełni swojej dopiero w drugiej części życia. Ja mogę dodać od siebie, żeby dać jakiś przykład niezawodowych prób i błędów, że i to jest coś, z czym ja się zmagam na co dzień, to jest to, że ja zawsze próbowałam określić to, co mnie interesuje i jakie ja mam hobby. Mhm. A zawsze interesowało mnie milion rzeczy. Mhm. I do tej pory... I chyba ta rozmowa była mi potrzebna po to, żeby po prostu sobie odpuścić, bo przeszkadzało mi to, że ja nie mogę jasno powiedzieć, że moim największym zainteresowaniem jest malarstwo i gotowanie, załóżmy. Tylko jest 1000 rzeczy, które chcę tak troszeczkę popróbować. Ale żadna nie jest taką moją wielką pasją. Mhm. I strasznie mnie to denerwuje. Mhm. Że lubię i lubię tenisa, i lubię narty, ale nie tak, żebym po prostu, żeby to rozpalało ogień we mnie. Mhm. A tak strasznie bym chciała, żeby coś mi dawało takie 100% satysfakcji i przyjemności, a czemu ja nie mogę tego wybrać? I tak samo mam na przykład w przypadku poszukiwania jakiegoś takiego miejsca do życia. Mhm. I cały czas zmieniam zdanie. Cały czas mam inny pomysł. I dzięki temu, że zrozumiałam, że tak naprawdę to ja do tej pory jestem trójką, to pozwalam sobie na to, żeby próbować. I o to chodzi. I potem absolutnie można się tym dzielić z innymi i czas zaakceptować chyba swoją drogę. Tak. Dzięki, Asia. Proszę. Ale akceptacja i to poczucie, to, ten oddech ulgi, to jest najczęstsza reakcja właśnie podczas odczytu, podczas takiego zagłębiania się w ten graf Human Design, że właśnie taka jesteś, odpuść sobie, nie? A czy możemy, wtrącę takie pytanie, czy możemy poprzez swój graf na przykład dojść do tego, oczywiście dam przykład swój własny, że mam potrzebę określania siebie, ale cały czas nie umiem. I cały czas szukam tej definicji, ale mam wrażenie, że żadna mnie nie satysfakcjonuje. Czy to jest też coś, co mogę na przykład dostrzec w swoim grafie? Absolutnie. Absolutnie. I też, wiesz co, ja mam wrażenie, że właśnie takie, oczywiście z jednej strony to jest logiczne, ale mimo, że wiemy, że to tak działa, to rzadko to stosujemy. Właśnie kiedy znajdziemy w sobie, kiedy dowiemy się pewnych rzeczy i to nam da przyzwolenie, żeby sobie odpuścić, to nagle jesteśmy w stanie się lepiej zdefiniować mimo wszystko. Wiesz, taki paradoks się pojawia, nie? 5-1. 5-1. Pierwszy. Lider. Oczywiście, że lider i... Nerd. Tak. Tylko odwrócony, więc co się tutaj wydarzyło? No tutaj mamy przede wszystkim tą świadomą piątkę, czyli to liderstwo jest na takim poziomie właśnie świadomym i jedynka, która daje duży taki fundament do tego, taki fachowy, taki formalny fundament do tego, żeby mieć tę wiedzę, dzięki której może ta osoba przewodzić. Znowu, piątka jest świadoma, jedynka nie do końca, więc powiedzmy, że tutaj jest... Może jest łatwiej po prostu takiej osobie rzeczywiście, jeżeli ma taką intencję wejść w te buty liderki, wejść w te buty lidera, ta jedynka będzie dawała podstawy ku temu, natomiast tutaj możemy doświadczać, mówisz, że to w ogóle 5-1 to jest taki najbardziej taki interpersonalny typ, taki... Okay. Czyli rzeczywiście taki... sama nie rozumiałam dokładnie o co chodzi z tym interpersonalizmem. Ja też do końca nie zrozumiałam, jeśli mam być szczera. Chodzi o to, że to jest taka osoba, która rzeczywiście najbardziej tak, że powiem, rezonuje z ludźmi, współpracuje z ludźmi, że to rzeczywiście jest taka osoba dla innych ludzi. W ogóle te profile, które mają wyższą cyfrę, pierwszą jednak realizują siebie poprzez pracę z innymi ludźmi, ale 5-1 najbardziej to robi. To jest taka osoba najbardziej dla ludzi, otaczająca się innymi ludźmi, pracująca z innymi ludźmi. To jakby to miałam na myśli. Tak, tak.
Teraz rozumiem. Coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o tak, niej? Tak, absolutnie. Może być tak, że taka osoba doświadcza niskich wibracji w tym swoim profilu i to będzie miało miejsce wtedy, kiedy nie ufa swojemu autorytetowi Human Design, nie idzie za swoim autorytetem. Wtedy może być, w związku z tym, że jest tam ta jedynka, czyli ten nerd, to może dawać taki efekt, że taka osoba będzie się jawiła jako ktoś nieautentyczny. Że nie będzie jeżeli ta osoba nie będzie szła w zgodzie ze swoim typem Human Design i ze swoim autorytetem, będzie się stresować, będzie kładła zbyt dużą presję na tą jedynkę, na tego nerda, czyli będzie cały czas mieć takie poczucie, że jeszcze za mało wie, jeszcze niewystarczająco, jeszcze musi doczytać, a jeszcze musi obejrzeć to nagranie, a jeszcze to, a jeszcze tamto, to będzie to powodowało, że taka osoba będzie sprawiała wrażenie, jakby czytała ze skryptu. Pomimo najlepszych chęci, pomimo tego, że będzie naprawdę, no ma to w swojej energii, ma ten potencjał, żeby przewodzić ludziom i ma to wsparcie jedynki. Tutaj znowu mamy taką sytuację, w której to są osoby, które mogą się w weekend czegoś nauczyć i w poniedziałek już o tym mówić. Totalnie mogą to robić, bo tu ten potencjał jest. Ale bardzo często to są osoby, które po prostu się fiksują, że jeszcze za mało, jeszcze nie dość dobrze i nie idą za swoim autorytetem i wtedy mogą po prostu sprawiać wrażenie takiej usztywnionej wersji na zasadzie no, mało autentycznej. Nie? Czyli dla profilu 5.1, który ma kolosalny potencjał, żeby po prostu wymiatać, jeśli chodzi o właśnie pomoc ludziom. Tak. Też w taki ekspercki sposób. Nie? Bardzo, bardzo. Tutaj musimy pamiętać, żeby przede wszystkim mając ten profil, oczywiście, no, już poszerzać swoją wiedzę, to jakby tutaj wciąż bardzo, bardzo wspieram to, żeby każdy, no jednak, no już ja się cały czas uczę, ty się cały czas uczysz, wszyscy, którzy jakby chcą spokojnie i z pewnością mówić prawdę o tym, co jest dla nich prawdą, co wierzą, że jest prawdą, uważam, że powinni pogłębiać swoją wiedzę. Ja zresztą bardzo często się spotykam z takim zaskoczeniem u ludzi, jak mówię o tym, że ja biorę udział w jakimś programie u kogoś. Bardzo często jest tak, że postrzegamy osoby, które czegoś uczą, jako tak. Już taką zamkniętą całość. Tak. Absolutnie nie. No, przepraszam, chcę żyć do setki i uczyć się do setki. Mhm. Jestem wewnętrznym nerdem, nie tylko gołębiem. Tak. Więc absolutnie tak. Natomiast tu przy 5.1 to się dzieje w sposób naturalny. Mhm. Tutaj jest ten pociąg do tego uczenia. Tutaj do uczenia się. Tutaj nie mamy zagrożenia, że ktoś będzie ignorantem i będzie uczył, nie wiedząc, o czym uczy. Tu mamy odwrotną sytuację. Tu musimy zadbać o to, żeby ta osoba uczyła o tym, co rzeczywiście, czy mówiła o tym, czy przewodziła w obszarze, który rzeczywiście z tą osobą rezonuje, który jest tym ogniem w ciele, a nie tylko na przykład dlatego, że ja się na czymś znam, to ja mogę o tym uczyć. To jest bardzo ważne, żeby połączyć profil 5.1 z autorytetem. To zrodziło się pytanie zupełnie z kosmosu. Mhm. Czy to jest tak, że konkretne typy Human Design mają statystycznie częściej jakiś profil? Nic czy raczej jest to mocno, w cudzysłowie, losowe? Raczej jest to losowe. Czyli nie ma tak, że na przykład te pierwsze trzy są reflektorami. Mhm. Nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. I co więcej, bardzo często jest tak, że ludzie, zresztą to już mówiłam na początku, ludzie bardziej czują pokrewieństwo z drugim człowiekiem, kiedy mają ten sam profil, niż kiedy mają ten sam typ. Tak, tak. Bo też właśnie w pytaniach, o których będziemy rozmawiać, pojawiły się kwestie tego, że jesteśmy jednym typem, a zachowujemy się jak drugi. Mhm. I o tym mówiłyśmy poprzednio, więc myślę, że nie będę tego pytania jakoś mocno zgłębiać, ale tutaj mamy odpowiedź, że tak. Spójrzmy w takim razie na profil i z nim bardziej się identyfikujmy, bo może nam powiedzieć o nas znacznie więcej. Tak, ale też jeżeli jesteśmy jakimś typem, a zachowujemy się jak inny typ, to mogą wejść jeszcze dwie kwestie. Może być tak, że musimy zajrzeć w centra energetyczne, bo czasami niezdefiniowane centro będzie dawać tak silny efekt, że będzie jakby przykrywać typ, jakim jesteśmy. A druga rzecz, a właściwie pierwsza z tych wszystkich trzech, które wymieniamy, to będzie na pewno programowanie jakiego... Programowanie to brzmi negatywnie, ale po prostu to, jak zostałyśmy wychowane, czego od nas oczekiwano, jak byłyśmy dziećmi i to będzie dawało dużo silniejszy wyraz niż to, jakim jesteśmy typem. I wtedy, jeżeli to ma miejsce, dobrze byłoby na spokojnie zacząć się przyglądać samej sobie i dostrzegać, jak ja faktycznie reaguję, co ja faktycznie lubię, co faktycznie mnie przytłacza, co mnie rozpala. Spojrzeć w siebie i przestać siebie dostrzegać przez pryzmat oczekiwań i programowań i tego, jak
no przede wszystkim oczekiwań rodziny chociażby, schematów, a bardziej patrzeć na to, jak ja faktycznie reaguję. Do centr otwartych i zamkniętych przejdziemy za momencik, bo póki co mamy 5-2. Czyli to będzie lider jaskiniowiec? Jak okiełznać taką energię? No znowu mamy tutaj powtórzenie z 2-5. Tylko tu mamy trochę łatwiejszą sytuację, dlatego że to jest ktoś, kto ma świadomość swojej energii lidera. Bo ta piątka jest uświadomiona. Okay. Ale ktoś, kto znowu właśnie ma w sobie tego jaskiniowca. Czyli to jest taka osoba, która sobie bardzo często myśli tak, zrobię to zrobić, chcę zadziałać, chcę być tą osobą. A dwójka mówi, ale może jutro. Ale może to, może nie, może pojutrze. Okay. Czyli tutaj mamy ten znowu dualizm, to zderzenie energii, zderzenie dwóch przeciwstawnych energii tak naprawdę. I tu znowu jest ważne, żeby po pierwsze rozumieć, że absolutnie nie musisz być super gwiazdą po prostu 24 godziny na dobę. Możesz się czuć czasami jaskiniowcem, możesz się czuć przez większość czasu jaskiniowcem, ale masz w sobie ten potencjał lidera i możesz przewodzić ludziom, możesz robić to, co w tych przebłyskach, czasami to są tylko przebłyski, to takie poczucie po prostu tej mocy w sobie, możesz za tym podążać, to jest dla Ciebie bezpieczne, to nie jest kłamstwo w Twojej głowie, naprawdę masz w sobie tą energię i możesz jej zaufać i możesz bezpiecznie po prostu się na niej oprzeć i iść w to miejsce, w którym chcesz być w życiu. Jak najbardziej. Ale to też może rodzić dużo frustracji, no nie? Jak mamy nieuświadomioną tą potrzebę bycia samej, samemu, prawda? Że jakby wszystko nam mówi, że jesteśmy liderami, że powinniśmy być na scenie, a my czujemy, że my chcemy stamtąd zwiewać i się schować i nie wiesz, co jest z tobą nie tak, że nie chcesz jakoś się udzielać w towarzystwie, tylko chcesz być w pojedynkę, więc super jest właśnie zdać sobie sprawę z tego, że to jest okej, jeżeli nie będziesz zawsze w centrum uwagi i musisz odetchnąć. Absolutnie, naprawdę to przyzwolenie. Ja sobie ostatnio zdałam sprawę z tego, poprzez pracę nad sobą, że pomimo tego, że jestem bardzo taką w tej swojej małej komórce społecznej, bo ten gołąb się pojawia w spotkaniach ze znajomymi, ale w tej swojej małej komórce społecznej jestem po prostu totalnie społeczna, potrzebuję mieć swoją rodzinkę blisko siebie, to pomimo tego potrzebuję czasu dla siebie totalnie sama i totalnie bez nikogo. I to było, wiesz, no po wielu, wielu latach życia to było tak uwalniające i że mogę mieć jedno i drugie. Mogę jednocześnie potrzebować być bardzo blisko ze swoimi bliskimi i potrzebować raz w miesiącu wyjechać na weekend gdzieś zupełnie sama i mieć tych ludzi tylko pod telefonem. Także dajmy, znowu nie... To, że nas ludzie definiują, to jest jedno, ale że my same siebie też definiujemy i nam się wydaje, że my musimy być zawsze, jakby przyłożyć jedną miarkę i ona musi być prawdziwa przez cały rok, przez całe dziesięciolecia. No nie musi być. Dzisiaj możesz mieć tak, a jutro możesz mieć zupełnie inaczej i to jesteś wciąż ty. I też wchodzą inne schematy i przekonania, przykład znowu z autopsji, gdzie na przykład ja czuję, że potrzebuję czasu pojedynkę, że chcę zostać sama, żebym tak po prostu sobie coś obejrzała fajnego pod kocykiem z herbatką, a mój wewnętrzny głos mówi: Karol, jesteś frajerem. Ojku. Przecież jest wieczór. Ty powinnaś się bawić. Powinnaś do ludzi wyjść. Czy to oznacza, że ty nie masz przyjaciół? No, kto normalnie siedzi w piątek w domu? I to jest taka paranoja. To jest tak straszne i za każdym razem, a jeszcze najgorzej, co możemy zrobić, to jeszcze siebie piętnować za to, że dajemy się ponieść schematowi, czyli story of my life, czyli nie to, że się czujesz źle, to jeszcze masz poczucie winy, że się czujesz źle. I czujesz się jeszcze gorzej. Tak. Więc jak sobie odetniemy te wszystkie, za przeproszeniem, pierdoły o tym, że niewychodzenie z domu w piątek czyni nas ofiarą i w ogóle wyrzutkiem społecznym, to naprawdę docenimy 100 razy bardziej to, co nam podpowiada i tak serce, czyli przytulić się do poduszki i sobie coś poczytać. I koniec analizy. Zostało nam dwa. I to jest 6-2. 6-2 i 6-3. No i teraz tak, 6-2 to jest absolutnie taki profil, wiesz już jaki to jest profil. Wiesz? No to jest mędrzec jaskiniowiec. Mędrzec jaskiniowiec. To jest taki po prostu człowiek, który może żyć na pustkowiu. To jest człowiek, który może żyć na pustkowiu, szczególnie, że szóstka daje mu 3-2, czyli tak. Szóstka daje trójkę w
początkowej fazie życia. Czyli to może być taka osoba właśnie, która doświadcza tych prób i błędów i jednocześnie jest tym takim no, jaskiniowcem, jest tym introwertykiem. To jest znowu osoba, ona ma tą trójkę na początku życia, ale ona czuje tę szóstkę. I zarówno w przypadku, może nie, w przypadku 6-2 to będą osoby, które mogą się czasami czuć trochę samotne, dlatego że to są osoby, które mogą, tylko one widzą pewne rzeczy, tylko one dostrzegają pewne rzeczy. Tylko one widzą na przykład, że jest rozwiązanie pewnych schematów, pewnych sytuacji. To są bardzo często znowu osoby bardzo utalentowane, nie do końca mają świadomość tego swojego talentu, ale mają to poczucie tego lidera wewnętrznego. Ta szóstka jest, oni czują tę szóstkę od początku. Tylko, że ona na początku się, ona nie daje tego efektu życiowego. Oni dopiero dążą do tego. Więc tutaj ta odporność jest bardzo ważna, ale też ważne jest to, żeby dać sobie przyzwolenie, że dobra, mimo tego, że ja się przewracam, potykam, podnoszę, poprawiam koronę, idę dalej, mam te błędy, mam te lekcje, to, że ja wiem, że ta szóstka we mnie jest, ja wiem, że ten mędrzec we mnie jest, ja wiem, że ta moja droga prowadzi mnie do tego miejsca, w którym ja będę w tej swojej pełni i już przestanę mieć te lekcje, już nie będę miała tych lekcji, bo w tym odczycie nie ma trójki de facto, tam jest szóstka. Tak. Więc ta osoba idzie w stronę tej pełni swojej. Czasami ma potrzeby ukrycia się, czasami ma potrzeby bycia gdzieś tam w tej swojej jaskini, to jest w porządku. Natomiast tak jak mówię, to jest przede wszystkim osoba, która dostrzega więcej niż widzą ludzie i czasami ta osoba może mieć takie poczucie, że dźwiga cały ciężar świata na swoich ramionach, że jest bardzo sama w tej swojej walce. Dlatego, że inni nie mają tego wizjonerstwa po prostu. To jest mędrzec i to jest wizjoner. Więc tutaj duża cierpliwość, spojrzenie na swoje próby i błędy w pierwszej części życia jako na po prostu zbieranie doświadczeń, które są nie tylko dla mnie, ale też dla innych ludzi i świadomość tego, że to, co czujesz pod skórą, to, że jesteś tym wewnętrznym mędrcem, że ty masz ten potencjał mędrca, jest prawdą o tobie. To nie jest jakiś wymysł, to nie jest to, że ty równolegle doświadczasz lekcji życiowych, to nie znaczy, że ty jesteś, że ty ściemniasz, że ty po prostu oszukujesz, że ty po prostu sobie wyobrażasz coś o sobie, co nie jest prawdą, to jest o tobie prawda, tylko ty jesteś w drodze, ty się rozwijasz w tym kierunku, ty się stajesz tą osobą po prostu. To mamy profil 6-2. No i 6-3. A mogę zadać pytanie pomocnicze? Dawaj. Tak sobie myślę, w przypadku 3-6 i 4-6 w takim razie, bo druga cyfra mówi o tym, jak widzi nas świat, jest mniej uświadomiona. Czy jeżeli nasza szóstka daje efekty w pierwszych latach życia, w pierwszej części życia jako trójka, czyli pokazuje nam te wzloty i upadki, próby i błędy, to czy inni widzą nas jako mędrca, czy w pierwszej części życia inni widzą nas jako taki właśnie człowiek wichura? To zależy, w którym miejscu jest ta szóstka. Bo jeżeli ona jest jako pierwsza cyfra... Nie, jako druga. Jako druga, no to wtedy rzeczywiście jest tak, że te osoby nas widzą jakby nasze próby i błędy, ale te osoby jakby bardziej nas postrzegają przez pryzmat tej cyfry faktycznej. Czyli te osoby nas widzą jako mędrca. My doświadczamy tych prób. Oczywiście one są bardzo często widoczne, prawda? No bo ludzie, którzy są blisko nas, widzą, co się z nami dzieje, prawda? Ale oni nas bardziej czują jako tego mędrca, a my tego jeszcze nie możemy doświadczać w pełni po prostu. 6-3. Czy to jest dla Ciebie okej, że jak będziesz o tym opowiadała, to ja sobie zjem śliwkę? Zjedz śliwkę. Pozdrawiam wszystkich z YouTube'a. I zapraszam. To może później ja? Tak. A Ty będziesz mówić. Więc 6-3. I tutaj mamy taki profil, który jest bardzo podobny do 3-6. Czyli znowu, w pierwszej fazie życia to jest 3-3. Tylko teraz. W związku z tym, że przy 3-6, dokładnie to, o co spytałaś przed chwilą. Nawet jeżeli ta osoba przy profilu 3-6 na początku życia czuje się jak 3-3, ale ludzie ją postrzegają, ludzie widzą tę szóstkę w niej. Tak, to ją trzyma. To ją trzyma. I to też jakby ta szóstka, która się staje trójką w pierwszej części życia, jest w tym obszarze nieuświadomionym. Oczywiście jest też w obszarze uświadomionym, bo tu mamy 3, prawda? Ale to jakby ta podwójna trójka nie jest tak bardzo świadoma, prawda? W profilu 6-3 ona jest w pełni świadoma. Bo no, i mamy 6, które w pierwszej części życia daje poczucie trójki i mamy trójkę.
Czyli w świadomości mamy trójkę i w nieświadomości mamy trójkę. Ciężkie, nie? To jest mocno wyzwaniowy profil, taki, który rzeczywiście może powodować takie poczucie, no... beznadziei. Tak, ale może znajdę, czekaj, jakieś lepsze słowo, takie wycieńczające tak, trochę. Ciągłego wysiłku. Ciągłego wysiłku, tak. I tu w przypadku rodziców, dzieci, to jest jeszcze ważniejsze, żeby takiego dzieciaka wspierać, dlatego że on czy ona może nie mieć tej odporności. O ile 3-6 tę odporność naturalną może mieć, tak. Tą taką moc wewnętrzną, 6-3 może być jeszcze wrażliwsze na te próby i błędy. I zrozummy się dobrze, to nie chodzi o to, że taka osoba jest skazana na jakąś taką matnię życiową, na szarpanie się z życiem, na poczucie niesprawiedliwości, absolutnie nie. W niskiej wibracji tego profilu, owszem, czyli jeżeli sobie na to pozwolę, to owszem, mogę patrzeć na swoje życie, będąc profilem 6-3 i mogę sobie myśleć, że jest do niczego, ale to nie jest obiektywna prawda o tym profilu i to nie jest obiektywna prawda o tym życiu, bo mogę równie dobrze spojrzeć sobie na ten swój profil, na swoje życie i sobie pomyśleć, okej, ja tak mam, to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem, to nie znaczy, że jestem nieudacznikiem. Jestem osobą, która zbiera doświadczenia i będzie... Nie wiem, naprawdę nie wiem, jaki profil ma Oprah, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że... No jest na pewno generatorką, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że ma 6 w odczycie i że dokładnie po prostu zbierała sobie lekcje życiowe, żeby dzisiaj być po prostu tym wsparciem, tą mądrością dla ludzi wokół. Więc... Jeżeli spojrzymy w ten sposób na ten profil, że jeszcze szczególnie, że ten mędrzec jest uświadomiony, że ta mądrość jest uświadomiona, ona się objawia właśnie tą metodą prób i błędów na początku życia, ale jeżeli ja sobie na to spojrzę z totalnym po prostu optymizmem i z taką akceptacją, że okej, ja tak mam i to po prostu okej, ja tak mam i to nic nie znaczy, to wręcz taka osoba może od początku po prostu swojej jakiejś świadomości, takiej chęci do tego, żeby przewodzić ludziom już to robić i uczyć i pokazywać, że tak powiem, ścieżkę wyjścia z różnych sytuacji dzięki swoim doświadczeniom. I ważne jest to, żeby jeżeli ktoś, kto nas słucha, ma ten profil i ma w sobie taką chęć do tego, żeby ludziom przewodzić, żeby ludzi wspierać, żeby być tym mędrcem, to ważne jest to, żeby uczyć z tych swoich doświadczeń nawet w trakcie, kiedy się te doświadczenia ma. Żeby nawet nie czekać, aż ono się zakończy, dlatego że cykl tych doświadczeń w życiu osoby z tym profilem może być taki, że tu już zakończyłaś ten cykl, mogłabyś już o nim uczyć, a już doświadczasz nowej już sytuacji. Nie mówię, że dramatycznej, ale takiej, która ci po prostu otwiera oczy, sobie myślisz, o kurczę, teraz to jest ciekawe, teraz może z tego bym uczyła, więc nie czekaj, aż twoje doświadczenie się zakończy. Chcesz coś dodać? Widzę, że zjadłaś śliwka, mogłabyś coś powiedzieć. Kontynuuj. Ja trochę przypominam takiego pieska w samochodzie, któremu lata głowa po prostu cały czas przytakuje, że tak, zgadzam się i bardzo wiele wyciągam do siebie, także dzięki, Asia. Czy ja Ci totalnie przerwałam flow, nie, sobie dalej mówić? Możesz, jak bo, masz coś, to mów. Bo chciałam tylko się upewnić w imieniu swoim i wszystkich naszych słuchaczy, że pomimo, że padają tutaj różne takie może poważne słowa i czasem nie jakieś bardzo euforyczno-optymistyczne, to czy każdy profil na każdym etapie życia może być szczęśliwy? Absolutnie. Absolutnie. Słuchaj, na pewno jest tak, że nawet jeżeli, bo mam wrażenie, że nam się wyłania tutaj taki obraz tych trójek i szóstek jako takich najbardziej wyzwaniowych. Tak. Ale umówmy się, każdy z nas ma różne lekcje życiowe. Tak. Nie? Nawet rozmawiałyśmy przed nagraniem, że jakby żaden scenariusz nie jest w stanie nas uchronić przed tym, że możemy na przykład mieć, nie wiem, złamane serce albo możemy mieć jakąś sytuację po prostu trudną w życiu, prawda? Więc to jest dość uniwersalna prawda o ludziach, że no ludzie są, jakby doświadczają różnych rzeczy, prawda? I też nasz umysł jest tak skonstruowany, że daje radę przetrwać trudne sytuacje i każdy z nas ich doświadcza. Nie da się przeżyć życia nie mając trudnych sytuacji. Tutaj mamy tylko jakby wskazanie na to, jaka jest ścieżka życia danej osoby i absolutnie nie jest tak, że któryś profil jakby determinuje, że ktoś będzie miał bardziej szczęśliwe życie albo mniej. Jestem w stanie stwierdzić, że każdy profil możemy spieprzyć i z każdego profilu możemy uczynić po prostu masterpiece. Więc to jest tylko nasza decyzja na końcu drogi.
I też wydaje mi się, że nie powinniśmy idealizować innych profili, bo nawet gdybyśmy chcieli żyć tak jak oni, to niestety, spoiler, to nie wyjdzie, bo to nie jest wasza, no, może właśnie nie używając słowa przeznaczenie, to nie jest wasza droga. Jakby osoba, która myśli sobie, ale super byłoby być liderem, prawdopodobnie czułaby się tragicznie w roli lidera. Także nie zaglądajmy innym do ich odczytu, skupmy się na naszym, bo nasz jest najfajniejszy bez nasz. Absolutnie. I zdecydujmy, czego do cholery chcemy. To jest zawsze fundament. Jak zdecydujesz, czego chcesz, to potem mając świadomość tego, jaki masz profil, jaki masz typ, jaki masz autorytet i mając ten azymut wyznaczony, jesteś w stanie najszybciej tam dojść. Właśnie to jest niesamowite, dlatego jestem tak zafascynowana human design w połączeniu z prawem przyciągania, bo jestem absolutnie przekonana, u mnie się to sprawdza i u osób, z którymi pracowałam, widzę, że to się totalnie sprawdza, że jeżeli jakby, że zaprzęgnięcie wiedzy z human design do swojego procesu decyzyjnego jest turbo doładowanie w prawie przyciągania. Że my możemy, mając świadomość, jakie mamy te wszystkie komponenty, jesteśmy w stanie szybciej dojść do tego miejsca, w którym chcemy być w życiu. Ale jeżeli się dowiadujemy, jakie mamy komponenty i zaczynamy się wkurzać, że nie mamy innych, no to sorry, ale tak jak mówisz, to nie zadziała, nie? Bardzo pięknie połączyłaś te dwa wątki, jakimi są human design i prawo przyciągania. I tutaj pauzę powinny zrobić wszystkie osoby, które nie słuchały naszego odcinka sprzed ponad 2 lat, tak mi się wydaje, o prawie przyciągania. Bo, tak jak powiedziałaś, to jest połączone. I dla mnie pewna odpowiedź, jaką dało mi human design, bardzo wiele zmieniła w kontekście zabawy z prawem przyciągania, tak to nazwijmy. Choć to są poważne rzeczy, nie jakieś tam gierki. Już czuję, że mi wchodzi taka lekka głupawka, może dlatego, że nagrywamy godzinę, jeszcze nie przeszłyśmy do połowy rzeczy. W każdym razie nie chcę też poświęcać zbyt wiele czasu na to, żeby tłumaczyć prawo przyciągania, ale generalnie jako, że masz teraz czas, jakbyś chciała coś zjeść tę śliwkę, bo ja teraz wypowiem się, jako, że siedzę z ekspertką, dobrze, to ja się wypowiem. To mów, ja zjem śliwkę. Powiesz mi, czy dobrze mówię. Będę potakiwać. Tak, jeżeli chcemy zacząć pracować z prawem przyciągania, to dochodzimy do takiego momentu, gdzie prawdopodobnie określamy to, czego do cholery chcemy, cytując tutaj wieszcza. I kiedy decydujemy się, że chcemy na przykład mieć nową pracę, to kolejnym etapem jest spisanie sobie, co dokładnie chcemy do swojego życia przyciągnąć, czyli tworzymy sobie taką listę. I ja wielokrotnie tak miałam, że kiedy byłam proszona o to, żeby sobie spisać te wytyczne idealnego partnera, mieszkania i tak dalej, było mi bardzo trudno wejść w szczegóły. I wiesz, słyszałam historię o tym, że tutaj po prostu taki kolor kanapy i tak pada światło. Ja mówię, kurczę, no ja nie umiem tego określić, po prostu wiem, jak to zobaczę, to będę wiedzieć, że to. Sakral się odzywa. Ale nie umiem zrobić tej listy. Ja chyba nie umiem bawić się z tym prawem przyciągania. No i wtedy dowiedziałam się, że human design jest jakiś taki mały elemencik i z tego, co pamiętam, to są jakieś strzałki, które mówią o tym, że część z nas manifestuje w sposób zdefiniowany, czyli jakby specyficzny, z angielskiego robiąc kalkę. A nie wiesz tego właśnie kawałka. Właśnie miałam zapytać. Tak, zaraz będziesz wywołana do odpowiedzi. A część z nas potrzebuje to określić w sposób ogólny. Więc jak możemy, patrząc na nasz graf, poradzić sobie z tym, czy nasza lista ma być szczegółowa, czy ogólna, i dodaj to, czego ja nie dodałam. Absolutnie tak jest. I ja akurat... Szukasz asystentki? A ty? Będziemy się zamieniać. Tak. Wiesz co, ja jestem właśnie tą specyficzną manifestatorką. Ty jesteś niespecyficzną. I to mnie, tak jak tobie to dało dużą ulgę, ja też miałam takie, och, dzięki Bogu, że się nie okazało, że jestem niespecyficzną, bo się okazało, okazałoby się, że to robię źle od zawsze, nie? A mnie akurat to bardzo służy. Jesteś jakąś maniaczką, która wypisuje szczegóły. Tak. Więc human design rozdziela właśnie sposób tych nawet słynnych wizualizacji, czy pisania afirmacji, czyli pisanie o tym,
czego byśmy pragnęły, co chcemy sprowadzić do swojego życia w tej formie dokonanej. Czyli piszemy sobie, że to, czego pragniemy, już jest w naszym życiu. I rzeczywiście my możemy patrzeć na afirmowanie czy na wizualizowanie przez bardzo takie ezo soczewki i sobie wyśmiewać to. Natomiast faktycznie ma to kolosalny wpływ na to, co faktycznie za czas jakiś pojawi się w naszym życiu albo nie. I to są, oczywiście możemy sobie spojrzeć nawet na badania, na spojrzenie jakieś takie psychologiczne. Możemy popatrzeć nawet na bardzo znane i z wieloma sukcesami osoby, na przykład, nie wiem, sportowców, którzy wizualizują swoje efekty, którzy w jakiś sposób programują swój umysł, zaprzęgają tę moc, magnetyczną moc umysłu do tworzenia swojego efektu. I zrozummy się dobrze, w prawie przyciągania i w afirmacjach i w wizualizacjach nie chodzi tylko o tę magnetyczną moc umysłu, bo mój słynny przykład z małyszem siedzącym na szczycie skoczni, no wiadomo, że on musiał wyskakać swoje godziny i musiał wytrenować, czy Lewandowski, który każdy z nich musi trenować i musi zadziałać praktycznie, ale ta siła umysłu jest nie do podważenia. I tak jak nie wyobrażamy sobie, żeby na tej legendarnej skoczni koło Małysza przed skokiem siadł ktoś, kto będzie mu sączył do ucha jakieś negatywne słowa na zasadzie nie dasz rady, rozwalisz się, lepiej nie skacz. No wiemy, nawet słysząc te słowa mam wrażenie, że każdy z nas już się spina i sobie myśli o rany boskie, tak jakby po prostu jakiś trener zabierz tego wampira z piekła rodem, prawda? Czyli każdy z nas się zgodzi, że jednak te słowa, które ktoś nam mówi, czy które my sobie sami mówimy, no mają wpływ, czy nie mają wpływu? Pozwoliłybyśmy na to, żeby taki trener siadł koło Małysza, zanim on skoczy? Czy jednak bałybyśmy się, że to może mieć negatywny efekt na to, co się z tym człowiekiem na tej skoczni wydarzy, prawda? I dokładnie to w ten sposób działa. Są praktyczne kroki i są te emocjonalne, są mindsetowe kroki. I okazuje się, human design nam pokazuje, że nasze umysły, czy nasza energia, czy nasz sposób wizualizowania, czy afirmowania się różni radykalnie, że część z nas, jak sobie afirmuje czy wizualizuje, to potrzebuje dużo szczegółów. I od razu daję zastrzeżenie, bo są osoby, które mówią, szerzą tezę, uważaj czego pragniesz, bo się może spełnić. Jak czegoś nie powiesz wystarczająco precyzyjnie, to wszechświat to uzupełni w taki sposób, że ci się odechce, nie? Bo tego jednego nie doprecyzowałaś i tutaj już w krzywym zwierciadle ci wszechświat, czy siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiesz, po prostu już ci podrzuciła tak, że już masz dosyć, prawda? No tak to nie działa. Bo wszechświat nas kocha. Tak, bo jesteśmy wszyscy ulubienicami i ulubienicami wszechświata. I przede wszystkim, znaczy, znowu dygresyjka od dygresyjki. Osoby, które mówią, że tak jest, osoby, które szerzą tę tezę, że uważaj czego pragniesz, bo to się spełni w krzywym zwierciadle, niestety mają efekty takie. To jest takie lękowe. To jest lękowe, tylko że te osoby mają przykłady. I te osoby mówią, słuchaj, ale ja tak miałam i mój sąsiad tak... I zaczynają jakby mnożyć przykłady. Bo to afirmują. Bo to po prostu przyciągają. To nie dlatego, że tak wszechświat, czy świat, czy życie tak działa, czy umysł tak działa. Nie. To po prostu one wierzą, że tak jest. One się boją, że tak będzie i w pewien sposób współtworzą ten scenariusz, o którym potem mówią, że jest obiektywnie prawdziwy. On nie jest obiektywnie prawdziwy. Ja się śmieję, że wszechświat to nie jest stary tetryk z przerostem prostaty, który musi 10 razy w nocy wstawać na siku i w związku z tym jest tak sfrustrowany, że jak przychodzi do niego po prostu 25-letnia dziewczynka i czegoś pragnie, to on sobie myśli, no to teraz ja się odegram. To tak nie działa. To my to tworzymy, po prostu. Więc tutaj musimy pamiętać, że za chwilkę powiem, o co chodzi z tym takim specyficznym, szczegółowym manifestowaniem i tym ogólnym, ale nawet jeżeli mamy, jeżeli się okaże, że w naszym grafie jest wskazanie, że my afirmujemy, manifestujemy w sposób szczegółowy, to nie oznacza, że tam musi być masa szczegółów, bo jeżeli czegoś nie uwzględnimy, to będzie katastrofa. To jakby o to mi chodzi, bo bardzo często się z tym spotykam. Więc jeżeli sobie spojrzymy na graf Human Design, to poza milionem różnych elementów mamy też takie tak zwane strzałki, mniej więcej na wysokości głowy tego grafu. I to są strzałki, dwie strzałki po lewej stronie i dwie strzałki po prawej stronie. Na różnych generatorach tych grafów to są albo beżowe i czarne, albo czerwone i czarne. W każdym razie nam chodzi o czarną dolną strzałkę. To jest ta strzałka, która nam mówi o tym... Po prawej czy po lewej? Po prawej. Spójrzmy na tapetę. Po prawej. Czarna strzałka, czyli dolna prawa strzałka i ona nam mówi o tym, w jaki sposób my manifestujemy. Są dwie opcje. Albo ta strzałka jest skierowana w stronę głowy, czyli w lewo,
albo w przeciwną stronę od głowy, czyli w prawo. Jeżeli jest skierowana w stronę głowy, czyli w lewo, to jest tak zwany ten, tak się mówi, ten stary paradygmat, czyli to takie manifestowanie w sposób sprecyzowany, czyli to specyficzne manifestowanie, i to oznacza, że to jest, jeżeli kiedykolwiek się ktoś z Was spotkał z jakąkolwiek poradą, jeżeli chodzi o manifestowanie, pisanie afirmacji, jakąś książką, jakimś nagraniem, to najczęściej właśnie mówi się o tym manifestowaniu specyficznym, o tym afirmowaniu specyficznym, czyli piszesz wszystko to, co wiesz, że jest prawdą, że chcesz, żeby się wydarzyło. Ten partner ma być taki, taki, tak wyglądać, tak się zachowywać, mieć taki kolor oczu, w takim być wieku, po prostu wszystko, co wiesz, że jest dla Ciebie ważne, wszystkie szczegóły. Jeżeli masz strzałkę skierowaną w prawą stronę, czyli ona ma wtedy taką energię, mówisz, że to jest energia kobieca, energia taka bardziej receptywna, ale nie aktywna, tylko bardziej bierna, to jest tak zwane manifestowanie niespecyficzne i to oznacza, że możesz olać wszelkie szczegóły, masz zdecydować tylko o tym, co wiesz, że jest dla Ciebie ważne. Czyli ty możesz pisać afirmacje, absolutnie. Ty możesz używać tego narzędzia. Ale w tym narzędziu wystarczy, że co do szczegółów zawrzesz tylko to, co jest istotne dla ciebie. To mogą być dwie rzeczy. A reszta, jeżeli chcesz korzystać z tego narzędzia, wystarczy na przykład, że będziesz opisywać, jak się chcesz czuć, kiedy to coś się pojawi w twoim życiu. Czyli bardziej podłączać się pod ten stan flow, emocji, odczuć, jaka ty będziesz, jak to się już wydarzy, jak się będziesz czuła, jakich emocji będziesz doświadczać, a co do szczegółów, to dosłownie tylko te, które są dla ciebie super istotne. Taka przydługawa odpowiedź na twoje jakże precyzyjne pytanie. Tak, i teraz jak porównuję sobie to, jak ja to opisałam we wstępie z tym, jak to cudownie rozwinęłaś, to w ogóle nie będę tego komentowała. W każdym razie chcę powiedzieć, że przejdziemy do naszych pytań od widzów, ale to będą raczej odpowiedzi w pigułce, bo... Zdążę? Jedz śliwkę, bo tych pytań było naprawdę sporo. Parę z nich, odpowiedzi na parę z nich można znaleźć w poprzednim odcinku, więc to też jest, myślę, ważne. Natomiast bardzo wiele osób, skoro jesteśmy przy profilach i przy liczbach, to nawiążę do tego, bo bardzo wiele osób zapytało o to, co oznaczają te wszystkie numerki. Bo jak zobaczycie swój graf, to tam przy każdym elemencie jest mnóstwo cyfr, liczb. I oczywiście nie będziemy omawiać tego, co oznacza każda z nich, ale 5 godzin. Skąd one się wzięły? Co to jest? Znaczy tak, to są, one się biorą z danych obliczeniowych, z układu planet w momencie naszego urodzenia, czyli po części jest to ten element wynikający z kosmogramu. Okay. Natomiast te cyferki po prostu oznaczają tak zwane bramy i kanały, czyli takie połączenia energetyczne między centrami w naszym grafie. I jak sobie spojrzycie na którykolwiek element graficzny, czyli macie tam trójkąty i kwadraty, i na tych trójkątach i kwadratach są wypisane te cyferki, to te cyferki, z której wychodzi jakiś kanał albo jakaś brama, ona jest zakolorowana albo podświetlona w jakiś sposób. I to tylko to oznacza. Te cyferki, które nie są zakolorowane, podświetlone, tam z tamtej... Nie wychodzi energia. Nie wychodzi po prostu żadna energia. I teraz... Te kanały, które łączą centra energetyczne, tam gdzie jest do połowy kolor, to jest tak zwana brama, a tam gdzie jest łączący kolor dwa centra, to jest kanał i wtedy mamy na przykład ta cyfra i ta cyfra jest nazwą kanału, prawda? To w takim razie, pięknie kontynuując, co to są centra, kanały i bramy? I co to oznacza, że one właśnie mogą być przezroczyste albo zamalowane? Znaczy tak, jeżeli chodzi o centra energetyczne, to są te wszystkie duże elementy na grafie. Czyli mamy tam centro podstawy, centro sakralne, centro emocjonalne, centro intuicyjne i po kolei te wszystkie po prostu duże elementy graficzne. To są centra energetyczne i tutaj jest różnica między centrami a bramami i kanałami, dlatego że centra, niezależnie od tego, czy mają kolor czy nie, bo one albo są zakolorowane, albo są białe, to one są w ciele, dają różne efekty, dają różne odczucia, ale tak jak mówię, niezależnie, jeżeli nawet ktoś ma białe centro, nawet jeżeli ma tak zwane całkowicie otwarte, bo to białe to się, inaczej się mówi, że ono jest otwarte. Kolorowe jest tak zwane zdefiniowane, białe jest otwarte. Więc
A całkowicie otwarte jest wtedy, kiedy nie tylko, że ono, samo centro jest białe, ale nie ma żadnych kanalików wychodzących. Okay. Więc nawet w takiej sytuacji, jeżeli ono jest całkowicie otwarte, całkowicie niezdefiniowane, to ono i tak daje efekt jakiś. Ono i tak istnieje w ciele. Jak ono jest białe, to nie znaczy, że jego nie ma. To jest bardzo ważne. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o bramy i kanały, to jeżeli nie ma tej linii, to po prostu tamtego połączenia nie ma. Ona istnieje tylko wtedy, kiedy jest w jakiś sposób zakolorowana. I znowu, w zależności od tych generatorów grafów, tych silników, na których generujemy grafy, możemy mieć albo czarne i beżowe linie, albo czarne i czerwone linie. Te czarne są odzwierciedleniem, są bardziej uświadomione. Jeżeli byśmy omawiały sobie te kanały i bramy, bym Ci mówiła na przykład, no ten kanał oznacza to, to jeżeli on jest czarny, to dla Ciebie to będzie bardziej świadome. Ty będziesz mogła potwierdzić, faktycznie tak mam. Jeżeli on jest beżowy albo czerwony, to podobnie jak w przypadku profili, to jest ta część nieuświadomiona, więc bardziej ktoś może Cię postrzegać przez ten pryzmat, a nie Ty samą siebie. Ale co do zasady, jeżeli nie ma zakolorowanej linii, to znaczy, że tamtego połączenia po prostu energetycznego nie ma. I to jest w ogóle fascynujące, jak się robi odczyty dwóch osób, na przykład pary albo rodziców i dzieci, dlatego że my sobie suplementujemy te połączenia. To znaczy, jak jesteśmy blisko siebie, jak sobie spojrzymy na przykład na definicję, że jest pojedyncza definicja albo podzielona na dwie, albo na trzy, albo na cztery części, to są te centra energetyczne, które są zgrupowane albo w jeden team, jeżeli to jest single definition, albo w dwa teamy, jeżeli to jest split definition, albo w trzy, albo w cztery teamy. I jest tak, że jeżeli patrzymy na odczyty dwóch osób, które ze sobą są blisko, to to, co jest ważne, to czy ja, na przykład jak Ty jesteś obok mnie, jak jesteśmy, wiesz, w jednym pomieszczeniu, to moje kanały łączą Twoje centra energetyczne na przykład w jeden team. I w ten sposób jakby jesteśmy w stanie rozpoznać, czy na poziomie energetycznym te osoby faktycznie ze sobą rezonują. Bardzo, bardzo fajnie. A czy centra otwarte i niezdefiniowane to jest to samo? Otwarte i niezdefiniowane, tak. I czy możemy w takim razie wyróżnić obszary w naszym ciele, w naszym grafie, które mogą być albo często są otwarte, albo często są zamknięte? I to może być dla nas jakaś jasna wskazówka do poznania siebie czy kogoś bliskiego, bo na przykład wiem, że Ty masz otwarte centra głowy i aszny, a ja mam je zamknięte i na przykład to stanowi o tym, że jesteśmy od siebie bardzo różne, ale nie jest to coś, co w pierwszej chwili wychwytujemy z naszego takiego podstawowego opisu, prawda? O czym to świadczy? A czy wiesz co, na pewno nie ma czegoś takiego jak taka sytuacja, w której jakiś centrum jest, znaczy są takie dane, które mówią, że tam nie wiem, tyle i tyle procent społeczności ma centro na przykład ego zamknięte albo otwarte. Są takie dane, natomiast co do na przykład jest taka jedna zależność, że jeżeli chodzi o centro głowy jasne, czyli te dwa górne trójkąty, które razem tworzą tak zwany umysł. To ten pierwszy trójkąt odpowiada za pobieranie informacji, a ten drugi trójkąt odpowiada za przetwarzanie informacji z takim ludzkim komputerem. To tutaj mamy zawsze tylko trzy rodzaje sytuacji. Albo obydwa centra otwarte, czyli białe, albo obydwa centra zamknięte, czyli zdefiniowane, albo głowa otwarta, ażna zamknięta, ażna zdefiniowana. Nie ma nigdy odwrotnej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji, żeby głowa była zdefiniowana, a ażna była otwarta. To jest właściwie jedna taka zależność, która się zawsze jakby powtarza. Natomiast co do zasady, jeżeli centro jest otwarte, nie wiem, czy ja odpowiadam dobrze na Twoje, czy ja dobrze zrozumiałam Twoje pytanie, ale jeżeli czegoś nie dopowiem, to nie, dopytaj, okej? Póki co jest dobrze. Centra otwarte są zwykle delikatniejsze w odczuciu. Jeżeli my omawiamy te centra i mówimy, to jest na przykład, nie wiem, dla przykładu centro emocjonalne, czyli jak sobie spojrzymy na swój graf, to na wysokości brzucha po prawej stronie duży trójkąt skierowany po prostu dzióbkiem w stronę brzucha, to jest centro emocjonalne. I ze wszystkich centr w ciele zdefiniowane centrum emocjonalne zawsze jest najsilniejsze, najsilniej odczuwalne. Ono daje taki efekt, że powoduje tak zwane fale emocji czasami bez kontekstu. Że to jest zwykle osoba, która doświadcza fal emocji, która nie widzi na przykład prawdy przed sobą na już, bo najpierw musi pozwolić fali emocji przejść. I to jest takie centro, które jak jest właśnie zdefiniowane, to ono jest intensywniejsze. W ogóle centra, które są zdefiniowane, są zamknięte, są zakolorowane, one zwykle
dają takie odczucie w ciele większej mocy w tym obszarze, no na przykład tutaj w emocjach, tak? Większej intensywności odczuwania. To centrum, jak jest otwarte, to nie znaczy, omawiając teraz to emocjonalne centrum, to nie znaczy, że to jest osoba nieemocjonalna, absolutnie nie. To będzie wtedy osoba na przykład, która pozostawiona sama sobie jest raczej neutralna emocjonalnie. Nie jakby, jeżeli się nic, wiadomo, że jeżeli jest jakiś kontekst, no to każdy z nas ma emocje, prawda? Ale jeżeli się nic w życiu takiej osoby w danym momencie nie dzieje, negatywnego ani pozytywnego, to taka osoba jest raczej neutralna, ale na przykład chłonie emocje innych osób. Czyli to są na przykład takie różnice właśnie przy otwartym i zamkniętym centrze, że to zamknięte jest intensywne, ale jest bardziej, jest zamknięte, jest odporne na wpływy z zewnątrz. Jak to samo centro jest niezdefiniowane, czyli otwarte, ono w odczuciu dla posiadaczki jest delikatniejsze, ale taka osoba musi się, zawsze musi pamiętać, że może podłapać emocje drugiego człowieka. I to jest dość uniwersalne, bo to się i odnosi do centra głowy, która, jeżeli jest otwarta, może powodować absorbowanie czyichś idei, pomysłów. To samo się odnosi do centra podstawy, czyli tego kwadratu na samym dole, który jest odpowiedzialny za nawigowanie stresem i znowu taka osoba, która ma zdefiniowane to centro, jest odporna na stres i raczej nie przyjmuje stresu od innych osób. Ta, która ma otwarte, jest raczej taka wyluzowana, ale może podłapać czyjś stres. To jest akurat dość uniwersalna cecha tych centr. Ale też im bardziej tłumaczysz te połączenia, niuanse, kanały, bramy, centra, to ja, tak jak ostatnio, kiedy rozmawiałyśmy, dochodzę do wniosku, że najlepiej jednak, jak ktoś spojrzy na to tak holistycznie, tak? Bo jakby określenie jednego elementu, taka dobrą sprawę, nie da nam pełnego obrazu tego, jak my się zachowujemy. Jasne. No nie, bo to wszystko jest super połączone. Jeszcze tak zerknę. Jest takie jedno pytanie. Dawaj. Które mnie bardzo rozczuliło. Czy graf może nie wyjść? Bo ktoś to przeczytał i stwierdził, że to się chyba nie zgadza. Może być takie odczucie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli nie mamy wiedzy i pewności co do faktycznej swojej daty, godziny i miejsca urodzenia. Jeżeli się mylimy. Ostatnio miałam przyjemność pracować z dziewczyną, która ma męża gdzieś, nie pamiętam skąd dokładnie, ale z miejsca, w którym się nie rejestruje urodzin dzieci od razu. Tylko na przykład za miesiąc. Więc on kompletnie nie wie dokładnie, którego dnia się urodził, prawda? Ale czasami może być tak, że no my tutaj, wiadomo, no wpisujemy sobie jakieś dane, ale na przykład się, nie wiem, tata się myli, nie? To nie jest prawda, że o tej godzinie się dana osoba urodziła. Tak. I bardzo często tak jest i to jest taka porada dla osób, które na przykład nie znają precyzyjnie swojej godziny urodzenia, bo na przykład wiedzą, że się urodziły, nie wiem, przed południem, rano, wieczorem, albo między 18 a 22. Jak sobie będziecie sprawdzać swój graf, to naprawdę wystarczy, że sobie wpiszecie tam, nie wiem, co 15 minut, sprawdzicie po prostu każdą opcję co 15 minut. I bardzo często jest tak, że się nic nie zmienia. Bardzo często jest tak, że w ciągu tam, nie wiem, 2, 4, 6 godzin naprawdę się nic nie zmienia, a na pewno, że nie zmieniają się te podstawowe informacje. Te podstawowe, czyli typ, autorytet, strategia i profil. Bo później być może jakieś tam niuanse w kanałach i w bramach się zmieniają, nie? Bardzo często jest tak, że w ciągu całego dnia na przykład jest tak, że 22 godziny nic się nie zmienia, tylko 2 godziny w środku dnia jest jakaś zmiana. Okay. I potrafi być radykalna, nie? Więc to jest pierwszy scenariusz, że może być tak, że ktoś nie ma prawdziwej informacji o swojej dacie urodzenia. I druga jest sytuacja, że ktoś był wychowywany w totalnej kontrze do swojego typu. Po prostu. Okay. Bez zrozumienia. Nie ma się co dziwić. No, nawet ja swojego syna nie wychowywałam ze zrozumieniem human design, więc nie ma się co dziwić, że nikt z nas nie był wychowywany. Tak naprawdę twórca human design powiedział, że on tworzy to narzędzie dla przyszłych pokoleń, żeby dzieci w przyszłości mogły być wychowywane. No, ja też dostałam takie... O Jezu. Nie? Ale to jest piękne. No. Ja przepraszam, że tak zadałam to pytanie z takim uśmieszkiem. A nie widziałam nawet uśmieszku. I w głosie miałam taki, też taki jakby robiła sobie żarty. Dobrze, dobrze. Bądź głosem krytycznym. Ale ja po prostu nie wierzę, że graf może nie wyjść, dlatego tak powiedziałam. Okay. Było parę pytań od projektorów o brak energii, jak sobie z tym można poradzić, bo to jest chyba częsty temat w świecie robienia rzeczy i list do odhaczania.
Jest takie fajne powiedzenie wulgarne, którego nie powiem. No. Ale jak chcesz, możesz powiedzieć. Ale ja nawet nie wiem, co chcesz powiedzieć. Ale ci potem powiem. W każdym razie wielu jest projektorów, którzy na tym bardzo są skrzywdzeni. Mm. No nie? Bo nie wpisują się właśnie w tą kulturę za. Mm-hmm. Już teraz wiesz, jakie są. A, tak. Myślę, że to jakieś dłuższe powiedzonko masz. Nie. Więc jest tych projektorów chyba całkiem sporo, prawda? Jest ich sporo. No, co prawda najwięcej jest właśnie, i tutaj trochę szkoda, bo najwięcej jest generatorów i manifestujących tak, generatorów. Ale z tych takich bardziej właśnie może w kontrze do narracji społecznej jest właśnie projektorów, więc co można zrobić, żeby nie byli tacy zmęczeni? Wiesz co, na pewno po pierwsze mieć świadomość, że się jest projektorem. Spojrzeć sobie w ogóle na swój graf, bo są projektorzy, którzy są tak zwanymi energetycznymi projektorami. Jeżeli mamy centro podstawy, centro emocjonalne zdefiniowane, jeżeli tych centr energetycznych jest więcej zdefiniowanych, zakolorowanych w odczycie, to jest tak zwany projektor energetyczny. I ja zresztą mam w swojej rodzinie taką osobę, która w ogóle byłam zaskoczona, jak się dowiedziałam, że jest projektorką. Jeszcze ma emocjonalny autorytet, więc po prostu jest super energia, dużo emocji i tak dalej. Więc takie osoby raczej nie odczuwają tego spadku energii. Ale jeżeli jesteśmy projektorami, jeżeli jesteś projektorem, takim klasycznym projektorem, który po prostu ma tam dwa centra zdefiniowane, to pierwsza rzecz jest taka, żeby mieć świadomość, że się jest projektorem i dobrze nawigować swoją energią. Nie mieć takiego przymusu wewnętrznego, żeby działać jak generator czy manifestujący generator. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy ma luksus taki, żeby żyć w ten sposób, prawda? Że jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, na jakichś tam zmianach 12-godzinnych, to nie może sobie pozwolić na to, żeby pracować 4-6 godzin dziennie, tak jak powinien projektor pracować, prawda? Ale na tyle, na ile możemy, bo bardzo często to my sobie sami blokujemy, sami sobie opowiadamy, że my nie możemy, że to jest dla nas niedostępne, ale to sobie zadaj pytanie, ale gdyby to było dla Ciebie dostępne, to co możesz zrobić dzisiaj, żeby ograniczyć tą swoją aktywność? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, bardzo świadomie wybierać sobie otoczenie, dlatego że projektor będzie się, że tak powiem, wspierał energetycznie i trochę sobie ładował baterię poprzez kontakt z innymi ludźmi, przede wszystkim z generatorami i manifestującymi generatorami, ale musimy pamiętać, że to nie jest tak, że tylko tą dobrą energię projektor podbiera. Projektor podbiera, znaczy podbiera to brzmi pejoratywnie. Chodzi mi o to, że to jest naturalny proces, prawda? Energetyczne typy zasilają swoją energią też te nieenergetyczne typy, czyli między innymi projektorów. Tak. I musimy jakby, tylko musimy pamiętać, że ta energia jest pobierana nawet jeżeli to jest no niefajna energia, nawet jeżeli to jest toksyczna osoba. Nawet jeżeli to jest toksyczny generator, czy manifestujący generator, to on i tak będzie zasilał swoją energią projektora. Więc dla takiego projektora jest super ważne to, żeby się dobrze przyglądać, jak się czuje po kontakcie z tą osobą, jak się czuje po kontakcie z tamtą osobą. Minimalizować relacje z tymi ludźmi, którzy Cię obciążają energetycznie, a maksymalizować z tymi, po spotkaniu z którymi się czujesz super. Super odpowiedź, ale ja myślę, że to się trochę tyczy wszystkich. A, no tak, tak. Wybierajmy sobie otoczenie takie, które nas uskrzydla i karmi, bo nawet jako generatorka, i pewnie też możesz to podkreślić, potwierdzić, to mimo, że my mamy tę energię i zasilamy cały świat, to jeżeli nie karmi nas to otoczenie, to efekt jest absolutnie nieproduktywny i tragiczny. Nie wiem do końca, jak to energetycznie wytłumaczyć, ale już ja mogę ci powiedzieć. Możesz mi powiedzieć. Tak, dlatego że jeżeli sobie, nawet jeżeli jesteś generatorką czy manifestującą generatorką i spojrzysz na swój graf i masz na przykład ten kwadrat na samym dole biały i trójkąt po prawej stronie biały, czyli to jest centro podstawy zarządzające stresem i centro solar plexus zarządzające emocjami. Jeżeli te dwa centra masz otwarte, to znaczy, że absorbujesz na maksa po prostu emocje i stres innych ludzi. Więc wtedy to się totalnie potwierdza to, co Ty mówisz, że musimy wybierać odpowiednie osoby, bo będziemy pobierać od nich energię. Jedyna różnica między takim układem generatorka manifestująca generatorka z tymi dwoma centrami otwartymi, która musi zwracać uwagę na swoje otoczenie versus projektor jest taka, że projektor choćby robił nie wiem co i szedł za swoim chce, nie chce i robił rzeczy, które go uskrzydlają, nie jest w stanie skumulować w sobie energii, a generator i manifestujący generator, jeżeli idzie ze swoim sakralem, ze swoim hell yes,
to będzie w sobie tą energię kumulować. Oczywiście może jednocześnie pobierać słabą energię od innych ludzi, negatywne, toksyczne emocje, wysoki poziom stresu, może, ale energię w sobie będzie kumulować, idąc za swoim sakralem, a projektor nie. I to też, słuchaj, ja dzisiaj 3 razy uderzyłam w stół, a tym ja się nigdy nie zdarza, bo zawsze wszystkich przestrzegam przed tym, żeby wszystko delikatnie odstawiali, a dzisiaj jestem jakaś po prostu nieokrzesana, ale to jest pytanie, które się pojawiło, które chciałam pominąć, ale możemy nim zakończyć, choć tak naprawdę odpowiedziałaś na to pytanie właśnie, czyli to jest to, że czasami tak jest, że nasz typ określa nas jako, załóżmy, projektorów, a my żyjemy jako generatorzy i odwrotnie. Mhm. I to też jest okej. To nie znaczy, że źle żyjemy swój design, tylko po prostu inne elementy w grafie dają nam możliwość bycia prężnie działającym i energetycznym projektorem albo nieco bardziej wrażliwym i delikatnym generatorem. Czy pani się zgadza? Zgadzam się, natomiast na pewno musimy zawsze, jakby ta informacja o naszym typie i autorytecie, to jest fundament, o którym musimy zawsze pamiętać. Tak. Natomiast rzeczywiście może być tak, chociaż tutaj bym przestrzegała szczególnie projektorów, żeby znam takich projektorów, którzy po prostu zapieprzają jak po prostu bateryjki i jeżeli nie mają takiego poczucia wycieńczenia, jeżeli jeszcze spojrzą na swój graf i zobaczą, że mają dużo tych centr energetycznych zdefiniowanych, czyli są tym energetycznym projektorem, to w porządku. Ale ja bym zaleciła jednak dużą uważność na siebie i takie przyglądanie się, czy ja realizuję rzeczywiście to takie społeczne oczekiwanie, czy faktycznie mnie to rzeczywiście służy, ja się z tym dobrze czuję. Więc wszyscy, jakby i twórca Human Design i wszyscy, którzy o tym uczą, podkreślają, że zawsze to odniesienie do typu i autorytetu jest numerem jeden i tak naprawdę my oczywiście możemy sobie spojrzeć na te niuanse i możemy sobie jakby wszystko to wypunktować, co nam mówi nasz graf Human Design, ale jeżeli my nauczymy się masterować swój typ i swój autorytet i na tym się skupimy, to wygrałyśmy życie. Asiu, ostatnie pytanie jest ode mnie. Kiedy będziemy mogli znaleźć pełen opis wszystkich elementów i możliwość wygenerowania swojego grafu po polsku? Właśnie, jeżeli chodzi o wygenerowanie swojego grafu po polsku, to tutaj muszę się z Tobą skonsultować, bo Ty masz wtyki chyba w tym obszarze, mam nadzieję. Bardzo chciałabym, żeby to było możliwe. Ciekawa jestem, jak to można technologicznie zrobić. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o zrozumienie swojego odczytu, na teraz oferuję tylko odczyty indywidualne, ale jestem w trakcie tworzenia projektu, który jakby umożliwi każdemu relatywnie w bardzo przystępnej cenie wygenerowanie sobie informacji, jakby złożenie tych informacji o swoim odczycie z puzelków. Tak. I no, chciałabym, żeby to było gotowe we wrześniu tego roku. No to ekstra, to trzymamy kciuki i ja Ci po raz kolejny i nie ostatni bardzo dziękuję za ogrom wiedzy, poświęcony czas i to, ile nam dajesz dobrego. I każdy ma narzędzie teraz już w ręku. Chociaż oczywiście zachęcam wszystkich do odczytu z Asią, bo jest najlepsza. No. Powiedziała to lwica. Tak, to jest niewiele coś. To jest coś, naprawdę. Dziękuję, że to doceniasz. Dziękuję Ci bardzo za te słowa. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Rekordowa długość, także super, że jesteście do końca. Jeżeli lubicie podcast, to koniecznie zostawcie mu wybraną liczbę gwiazdek na iTunesie, napiszcie kilka słów recenzji, dodajcie do obserwowanych na Spotify'u, czy też zasubskrybujcie kanał na YouTubie, bo na YouTubie wszystkie podcasty są w wersji wideo, wszystkie wywiady, bo moich solowych nie ma w wersji wideo. W każdym razie będzie to dla mnie bardzo, bardzo miłe, bo to podcast promuje, sprawia, że trafia do szerszego grona odbiorców. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Słyszymy się jak zawsze w każdy poniedziałek o 7 rano, a za tydzień odcinek solowy, bo holistyczne inspiracje na dobry początek każdego miesiąca. Także wszystkiego dobrego, dzięki, do usłyszenia.